Dzień dobry wieczór. Z tej strony gospodarz tego kanału się kłania, czyli wujek Bohun. Ale w skrócie, możecie do mnie zwracać się po prostu WB. I tak też będzie dobrze. Tak czy inaczej, nie tylko was witam, ale też pozdrawiam bardzo serdecznie. No i tak samo serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie, tym razem te czwartkowe. Moi drodzy, chociaż no mój laptop, Mopiszon zielony, zdradza, kiedy gram i nagrywam dla was ten materiał, a jest to dokładnie poniedziałek, 20 września roku pańskiego 2021. Godzina u mnie realna 17:23. It's true, wszystko się zgadza, ponieważ właśnie w ten dzień o tej godzinie mam czas, by z przyjemnością sobie pograć i dla was nagrać materiał, byście go wy otrzymali w czwartek, jak cieplutką bułeczkę na czwartkowe obiady. Chociaż właściwie ta seria powinna nazywać się Czwartkowe Podwieczorki, no bo publikuję o 17:00, to już tak bardziej podwieczorek, a nawet kolacja. Mniejsza o to, Czwartkowe Obiady to taka seria, która skupia w sobie wiele playlist z gier, po które sięgam raz na jakiś czas i są to gry, tak jak to już powiedziałem niejednokrotnie, takie opowieści bardzo dziwnej treści, oderwane od rzeczywistości, chociaż niekoniecznie, ale są to gry, które z jakiegoś powodu mnie zainteresowały, które po prostu lubię do nich wracać, lubię sobie w nie pośmigać, no i z przyjemnością prezentuję je wam na moim kanale. Gdybyście byli ciekawi, jakie jeszcze inne playlisty są w serii Czwartkowe Obiady, opis do filmu wszystko zdradza, tam jest wszystko wymienione oraz podlinkowane, także serdecznie zapraszam. Idzie jesień, idą długie, zimne, mokre, niestety czasami nieprzyjemne wieczory ze względu na aurę na zewnątrz, więc moi drodzy, gdyby wam się nudziło, no to zapraszam i życzę miłej zabawy, jak i kiedyś, tak i dziś. A dziś, moi drodzy, w czwartkowych obiadach zapraszam was na House Flipper. A w House Flipper po raz ostatni chyba widzieliśmy się coś z początkiem wakacji? Chociaż mogę nie mieć racji, ale nie, no mam rację, no wtedy zaczynały się wakacje. Chłop nie czuje, jak rymuje. Mniejsza o to. Ja tego nie planuję. Znaczy, tego też nie zaplanowałem, ale nie szało. Dobra, dosyć tego. Czego jeszcze nie zaplanowałem? Moi drodzy, absolutnie i w ogóle nie zaplanowałem tego, jak urządzę moją chatę, w której to mam zamrożone pieniądze. Wiecie, którą chatę? Tą serialową, którą to urządzam nieserialowo, bo taka była wasza wola. Pytałem się was, czy zrobić ten pokój, ten taki wielki, który ma być pokojem takim dziennym wraz z gościnnym. Czy mam tam zabudować przedpokój, czy raczej zrobić to wszystko tak serialowo? Powiedzieliście, że nie, lepiej według koncepcji takiej własnej, lepiej taki styl polski niż amerykański, że tak po prostu będzie lepiej. No i ja oczywiście no miałem też swój typ na to, że zrobię to po swojemu, ale wy swoją, że tak powiem, opinią dolaliście oliwy do ognia i zapłonęło i moi drodzy, już przedpokój jest zrobiony. To robiliśmy oczywiście w poprzednim spotkaniu. W dzisiejszym spotkaniu chcę wykończyć tą chałupę w całości, zaprosić do niej gości, no i kto tam wie, może skakać z radości i kto tam jeszcze wie, być może ją dzisiaj sprzedam, ale ja naprawdę nie planuję tego, co tam dzisiaj zbuduję. W sensie, nie mam zielonego pojęcia, co gdzie postawię i to wszystko będzie działo się po prostu na bieżąco. No, będę patrzał i co mi będzie pasować, to będę stawiał. Jeżeli nie będzie mi się to podobać, to wyrzucę i wstawię coś innego. I mam nadzieję, że pieniądze, które mam na koncie, też mi na to pozwolą, że będę mógł spuścić z wodzy moją wyobraźnię i zrobić to tak, jak chcę, o tak właśnie. Czy tak będzie? Nie wiem. Tak czy inaczej, w pierwszej kolejności dzisiaj pójdziemy do mojej chaty, bo to, co teraz widzicie, to nie jest moja chata, to jest moje biuro. Moja chata dopiero będzie zakupiona, tylko że mam utopione tutaj hajsy, no i trzeba je odzyskać, a jak zrobię swoją chatę, no to
No nie wiem, kiedy to będzie, no. Nie mogę wam teraz zdradzić datę. Bo nie wiem. No nie wiem, kiedy to będzie. Dzisiaj po prostu chciałbym w końcu odzyskać moje hajsy utopione w tamtej chacie. No nie wiem, co... Nie wiem, jak to po prostu będzie i o której dacie. Dobra, proszę państwa, bierzemy się za mój laptop, wchodzimy se... Właściwie to mogę to zrobić w zupełnie inny sposób. Nie muszę wchodzić w laptop, żeby przejść do mojej chaty. Wystarczy po prostu otworzyć wirze i wyjdę z tej chaty. O, i podejdę do płota, tak jak i... Podejdźcie do płota, jak ja podchodzę, tak? No i teraz wejdę sobie do domu handlarza. Fajnie, że tutaj mogę sobie... W taki sposób to zaaranżować, super, nie muszę tego robić przez komputer. Lepiej to wygląda właśnie tak, jak podchodzę do płota, jakbym chciał wyjść z mojego podwórka, z mojej posesji biura i wchodzę do tego właśnie house'a. Czy wy poznajecie tego house'a? No właśnie, to jest właśnie ten house, którego robię już chyba od 3 lat. No bardzo długo go robię, bardzo długo. Hej, ktoś mi chyba drzwi zajumał. Mógłbym przysiąc, że miałem tutaj furtkę. Nie ma furtki. No to coś wstawimy. Ale na razie wewnątrz domu się bawimy. W sensie ja tutaj tak wchodzę tak od tyłu, że tak powiem. No bo faceci tak lubią. O, Jezusie słodki, jeszcze chłop nie zaczął, a już mu wali w dekiel. No nie, no proszę państwa, no ja bardzo... Ja bardzo nie przepraszam, ale wbijając na mój kanał, musicie liczyć się z tym, że jesteście narażeni na moje poczucie humoru. A ja jestem jaki jestem, no i inny nie będę. Także no, sorry Winnetu, no. Winę ja nie ponoszę tu, no. Tak to niestety jest. Dobra, bierzemy się za tą chatę. Kurnia, bo trzeba odzyskać hajsy. Proszę państwa, co tutaj już zrobiłem? Dla tych, którzy nie pamiętają, bo krótką pamięć mają. No to tak, w poprzednim odcineczku, moi drodzy, zrobiliśmy sobie tutaj ten przedpokoik. Zabudowałem ścianę, wbudowałem tutaj takie drzwi fajne, szklane. Postawiłem taką szafę typu komandor, postawiłem tutaj stoliczki i doniczki i świetliczki i dupiczki. Wszystko tutaj zrobiłem tak, żeby było jak najbardziej klimatycznie, domowo, tak swojsko, tak po prostu. Proszę bardzo, nawet mogę włączyć sobie taki tutaj świecznik, mogę włączyć sobie światełko, proszę bardzo, jak tutaj ładnie wygląda, co nie? No zrobiłem to po prostu tak, jak ja bym sam chciał mieć w domu tak grill. Gdybym tak miał grill, to bym był naprawdę happy, happy people. Ale no, niestety nie mam tak grill, mam trochę gorzej, ale no co, no, ja i tak się cieszę z tego, co mam. Dziękuję, mój łaskawy losie, za to, co mam. Naprawdę, serio, dziękuję. Moi drodzy, teraz tak, właściwie te wielkie pomieszczenie to jest ostatnie pomieszczenie do urządzenia, zanim sprzedam dom, a to tanie rzeczy nie będą, bo tutaj jest jeszcze basen, tutaj trzeba będzie wstawić jeszcze jakieś rzeczy ogrodowe, ewentualnie tam potem jeszcze coś sadzimy, tutaj może coś zrobimy, jakieś zielenie czy coś, zobaczymy. Na razie będziemy pracować w domu. Tutaj będziemy urządzać, nie wiem, może jakieś listwy, może podłogowe, może podsufitowe, jakaś klimatyzacja, jakieś ogrzewanie. No na pewno będzie dzisiaj sporo tutaj pracy, a jak dobrze już wiecie, te wykończenia są niestety najgorsze, bo wykończenia zazwyczaj potrafią wykończyć już zmęczonego pracą ogólną, no kogokolwiek, kto remontuje. Ale też potrafią te wykończenia wykończyć portfel, ponieważ te listwy, listeweczki, dupeczki, duperereczki, to wszystko jest kurde najdroższe z tego całego remontu, jak zawsze bywa. No, puszka farby na cały pokój jest tańsza niż te wszystkie wykończenia. Kątowniczki, teowniczki, ach, przepaństwa, znacie temat, więc wiecie. Więc proszę państwa, tutaj kuchnia, którą również zrobiłem nie serialowo, tak bardziej tak na mój gust, nawet obraz kuchni powiesiłem. A kto mi zabroni? Kto zabroni bogatemu, ja się pytam. Gdzie jest mój portfel? Ile ja tam mam tych hajsów? Popatrzcie, 772 132 zł i 13 groszy. Kto mi zabroni? Przecież hajsy mam. No, to se tutaj o design dbam. Tak? No. Kto ma hajsy,
ten se robi piękne, no... Co się rymuje z hajsy? Szajsy, o, proszę bardzo. Kto ma hajsy, ten se w domu robi takie piękne szajsy. No, to jest mój szajs za mój hajs. No, proszę Państwa, a więc tak wyglądają te wszystkie szajsy, które tutaj dałem. Oczywiście starałem się tutaj wprowadzić jakiś klimat. W kuchni oczywiście musi stać jakaś tam cukierniczka, kafeterka, tiaterka, patelnia. Tutaj proszę bardzo, woda się na kawę gotuje. Zaraz Wam zrobię, spokojnie, spokojnie, żebyście nie powiedzieli, żeście przyszli do mnie na kanał, Ham nawet kawy nie postawił. Woda już piszczy. Za chwileczkę nasujemy w te szolki, ta kawa zalejemy i będzie. W sumie to ja już mam kawę, tak na dobrą sprawę. Kto przyszedł do mnie na kanał bez kawy, ten... No cóż, no to... No dobra, zrobię Wam. Okej, okay, spoko. Dobra, idziemy dalej. Tu jest jakaś... Słuchajcie, nawet Jack Daniels. Yeah. Taki troszeczkę nielicencjonowany, ale jest. Jack Daniels bez licencji. Co za chłop. Ale proszę Państwa, jest też chlebak. Tylko chleba nie ma w środku. Nieważne. Chleba nie ma w środku. Ten chlebak kiedyś się nie otwierał. Oni tutaj zrobili jakiś update tego chlebaka. Ale też mamy puste, o, puste szafki, puste szuflady. Najważniejsze jest to, że ja sama, tymi ręcoma, ja sama to zdjęłała. Sama, proszę Państwa. Dzisiaj jeszcze więcej będę zdjęłać. Ale moi drodzy, tutaj też jest pokój dla mojego potomstwa, no tam, no założyliśmy, że to jest syn, tak? Więc zrobiliśmy taki stricte pokój dla syna. Tryptyk na ścianę, tutaj syn napierdziela w CSGO, no to ma tutaj taką jakąś broń palną, tutaj niby coś tam z kumplami na Discordzie, coś tam, wiecie, tego, to ma mikrofon, nie ma kamer, bo nie zrobiłem z niego streamera, youtubera, wystarczy, że fader jest, to wystarczy, nie? Ileż to może być streamerów, youtuberów w chacie? Także, o, jeszcze w pivot można to ustawić, ja myślę, że można włączyć to pieraństwo. Synek zapomniał se ten... Popatrzcie, wszystko się świeci w LEDach, patrzcie, komputer załączony, a monitor nie gra. Ty, monitor się zepsuł. Tylko w pivot go mogę postawić. Serio? No dobra, nieważne. Tak czy inaczej, taki typowy pokój dla syna. Tutaj skurczy konik jeden, ma kanapę lepszą niż ja w biurze. Bo ja nawet w biurze to mam zwykłe krzesło, a on ma taką kanapę ze skóry prawdziwej, nieekologicznej. Także proszę bardzo. Mało tego, jeszcze ma... plakat prawie, że z gołą babą. No który ojciec swojemu synowi takie piękne plakaty wiesza? No który? Ja mam przynajmniej wychowanie syna z głowy. Tak. Synu, pamiętasz, jakbyśmy te dwie laski mieli ostatnio na weekend na chacie? No tak, tak, to pamiętam, pamiętam. No jakby się mama pytała, jak się robi dzieci, to pamiętaj, no tak samo, no. Chociaż ten kawał mi nie wyszedł. On miał być zupełnie inaczej. Dobra, spaliłem ten kawał. Dobra, ale syn nawet ma własną klimatyzację. Proszę. I tutaj ma według swojego młodzieżowego gustu jakieś tam swoje plakaty, bohaterzy, komiksów i tych innych takich postaci Marvela, Sralvela i inne. Także no, ma taki typowy klimat młodzieżowego pokoju. Nawet jakiś puchar ma za turnieje w CSGO. Także główka pracuje, oczywiście wyobraźnia i tak dalej, i tak dalej. Zasłon niestety nie da się zasłonić, ale jeszcze firanecki albo jakieś, kurde, tutaj roletki mógłbym mu dać. Ale dobra, no. Improwizujemy, że to się da zasłonąć. Dobra, te zasłony oczywiście, no bo co by innego. Tutaj oczywiście mamy łazienkę, którą zrobiłem, kurnia, no, perfecto uno. Tutaj pod tym jest taka dziura, dlatego proszę uważać na tą dziurę. Czemu ja tutaj nie mogę wejść? Co mnie tutaj klinuje? Hej. Co jest grane z tą łazienką? Coś mnie tutaj zaklinowało. Patrzcie, nie mogę tędy przejść, a zawsze mogłem tędy przechodzić. Nie wiem, o co chodzi, ale tutaj coś się porypało. Tak czy inaczej, położyliśmy tutaj płytki, umeblowaliśmy łazienkę. Tutaj troszeczkę jest lipa z tymi drzwiami, one się otwierają w sumie w stronę sypialni, bo tutaj kibel przysłaniają te drzwi. No ale okej, okay, ale zobaczcie, CDS chłop ma z marmurów, z prawdziwego marmuru. Jak przychodzi uchu Hazi Mazła, jak to zmarznie ten marmur, to wiecie, jak piździ w kochores. O, jest nerkusi, o, pozycku, skochany. Ła! Z prawdziwych organów robią się takie malutkie łoseski dwa.
Nie polecam tego cedesu z marmuru. Nie polecam. Przemyślcie to sobie. No chyba, że podgrzewane. Mój niestety, no, jest bez grzałki, no. I kurczą się dwa Michałki. Nie, dobra, nie powiedziałem tego. Jezus, co ja... Po co ja to... Po co ja wam takie rzeczy godzę? Moja wylewność jest zbyt wylewna. Proszę państwa, oczywiście tutaj jest też no, tak upchany troszeczkę ten prysznic, ten shower, no ale cóż, no, nie szło tego jakoś inaczej tutaj już zrobić, ale mamy też szafeczki, mamy też jakieś duperełeczki, oczywiście jakieś tam mydło w płynie, szczoteczki, suszarka, wszystko to, co można znaleźć po prostu w łazience. I nawet haki są na ręczniki, proszę bardzo, te są tutaj ładnie poskładane. Oczywiście jest też praleczka, umywaleczka, szafeczka, lustereczko, które się nawet świeci, popatrzcie. O, ręczniczki, wszystko pięknie, ładnie jest. Także no, łazienka pełną gębą, a tutaj jest nasza sypialnia. Znaczy w sensie nasza, nie że moja i wasza, tylko że moja i mojej wajfki. Także no, no sorry Winnetu, no ale no wiecie, no to trzeba jakąś prywatność zachować, tak? No i mamy wyjście na taras, proszę państwa, z basenem i jakimś miśkiem. Także no, fajno mamy sypialnię. Jejku, jak ja bym tak chciał w reel. O, jak ja bym tak chciał w reel. I tutaj oczywiście mamy szafę komandora, oczywiście cała szafa zajęta przez moją wajfkę, no bo to tak, niestety to działa. Jak będziecie mieli swoje kobiety, to zrozumiecie, albo i nie zrozumiecie, ale będziecie musieli się z tym pogodzić. Także no, nie macie innego wyjścia. No, także no. I to bez dyskusji. Także moi drodzy, no tak to wygląda, jak to wygląda. Natomiast mamy też jeszcze garaż. I garaż też już pięknie jest zrobiony. Jakieś biurko z cyberpunka. Jakaś tam szafka z jakiegoś tam drutu, podrutowane, połatane, ale najważniejsze jest to, że jest też pomalowane i jak będę chciał po prostu tutaj wjechać sobie chodem samym, to sobie wjadę chodem samym i tutaj sobie o, brum, 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 tutaj przy okazji co sobie mogę mieć, jakieś opony na zimę czy coś, ty mogę sobie coś pokopać tutaj, o, proszę bardzo, nawet sobie światło mogę włączyć stanowiskowe, coś sobie będę mógł tutaj przy samochodzie, bo odkurzać w środku, zatankować, nawet mam kanister, proszę, i nawet mam szpindel, moi drodzy, jak będę się chcieć po prostu położyć pod auto, to tutaj takie łachy robocze se dom, żeby się nie pobrudzić tych takich domowych łachów, to tutaj se po prostu, no, szpindel mam, no, także mogę sobie nawet w szpindzie łachy poukładać, takie typowo warsztatowe, takie typowo dla mechanika, także mi to odpowiada. Proszę państwa, no i przedpokoik, który oczywiście jest odpowiednio oświetlony. Kaj jest ten sztekier? Tu jest sztekier? Nie, ten sztekier. Nie, gdzie jest ten sztekier? Kaj jest ten sztekier? Tu powinien być ten sztekier. Hej, tutaj coś się... Halo, tu jest jakieś... Tu jest coś nie tak z prądem. Jakieś prądy są dzisiaj niekorzystne w tej chałupie. No tak czy inaczej... No, są jakieś lampy wiszące, tylko nie wiem, coś tutaj się z prądami podziało. Korki wybiły, czy co? Czy faza przeskoczyła? Czy... No, nieważne! Nie interesujcie się teraz. Tak czy inaczej, oświetlenie jest, tylko że na chwilkę nie świeci. Na chwilkę i no. No i co? No i przedpokoik też tutaj zrobiłem tak, ale tak, uniwersalnie, że okej, jest tam jakaś półka, są tam jakieś półeczki, jakieś tam też duperełeczki, jakieś pudełeczka, sreczka i czarna teczka. No i oczywiście też jest jakiś garnitur i z kuchni, jak będzie tutaj się coś piec na oleju, to te garnitury tak idealnie wchłonią ten zapach pieczonego, spalonego i czegoś tam jeszcze, nie? Także no, nie polecam takich ubrań na wyjście. Zwłaszcza do jakiegoś towarzystwa. No ale okej. Okay. Moi drodzy, tak czy inaczej, bierzemy się dzisiaj za te pomieszczenie i powiem wam tak, że koncepcyjo, bez pomysłu takiego większego i głębszego, moja jest tako, że tutaj ta cała błazeria pójdzie wek. Moi drodzy, ta cegła też pójdzie wek. Tak se myślę i tak se zrobię. Pewnie się teraz zastanawiacie, co ten chłop tutaj planuje. No tutaj planuje coś takiego, że z przedpokoju, normalnie tutaj z przedpokoju, będzie można wejść do takiego saloniku. To jest w ogóle taka cała część tego całego salonu. Ale tutaj, jak jest ten właśnie o murek taki, to ja go wykorzystam i tutaj se dam kanapę, słuchajcie, tutaj se tam kominek
nad kominek se pierdzielne telewizor i tutaj, jak ktoś przyjdzie z podwórka, to se od razu będzie mógł, o, taki kącik telewizyjny, ten, jeszcze gdzieś tam coś... No, no kurczę, no mam nadzieję, że mi się to wszystko tutaj pomieści, no bo kominek tutaj... No mam nadzieję, że to wszystko tutaj zmieszczę, a tutaj będzie tylko taka, no, szafka niska typu komoda, bo wiadomo, że tutaj jest okno, tutaj jest wyjście z tego pokoju, więc tutaj będzie taki, taka, można powiedzieć, taka wolna przestrzeń, natomiast tu naprzeciwko kuchni, no aż się prosi o to, żeby zrobić jadalnię, z której to jadalni, jak ktoś będzie chciał, ktoś sobie będzie życzył, wyniesie sobie jedzenie na zewnątrz, jakby ktoś chciał zjeść na zewnątrz, w ogrodzie. Kto komu zabroni? Nazwiska proszę. Te, Czarek, nie wolno tak. Nie wolno. Także no, proszę bardzo, no taka jest ogólna moja koncepcja, tylko z tym, że jeszcze nie wiem, jakiego kominka użyję, jakiej innej, nowej błazerii użyję, a być może w ogóle tutaj nie będzie błazerii, kto tam wie. Chociaż mam już pewien pomysł, tylko z tym, że no nie wiem, co ja tutaj z tego mojego pomysłu znajdę. Wejdziemy sobie, proszę Państwa, w ściany i zobaczymy, czy tutaj będzie na przykład kamień. Ja bym chciał tutaj w tym saloniku zrobić ścianę z kamienia. Dlaczego tak? No bo taki mam kaprys i pobożne życzenie i takiego sobie mam gusta, a o gustach się nie dyskutuje, także proszę ze mną nie dyskutować. No po prostu chcę sobie mieć takie coś i koniec, no. I dyskusji nie ma. Tapety to tak raczej nie, tak tapety... No owszem, są ludzie, którzy lubią tapety, którzy tapetują, ale dla mnie to są czasy przeszłe, ja nie zaprzeczam, może gdzieś tam kiedyś coś potapetuję, ale ogólnie to ja farbami maluję, a nie tapetuję. Jak już mam coś dać na ściany, to już wolę dać faktycznie jakieś panele, jeżeli już muszę, ale to też w ostateczności bardziej by mnie interesowały płytki ścienne, tylko z tym, że to są chyba jakieś kuchenne, no to nie za bardzo mnie to rajcuje. Zobaczmy w tych panelach ściennych, może tutaj będzie jakiś kamień, okładzina, o jest, okładzina, ale to jest okładzina, okładzina, okładzina. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać, okładzinujemy to. Tylko teraz pytanie, czy się da? Czy się po prostu da? Czekajcie, tutaj postawimy i teraz tak, koło wyboru, nie, jak się robiło koło wyboru? Moi drodzy, ja oczywiście ze względu na to, że gram raz na jakiś czas, to ja sobie będę zapominał, co jak się co robi. No bo wiecie, gdybym grał everyday, day w day, no to bym wszystko pamiętał, no ale no tak niestety no nie jest, no nie gram codziennie i od czasu do czasu, gdy powracam do tych gier, tak wiecie, tak po jakimś czasie, to ja potrzebuję też z każdego gameplayu kilka minut na to, żeby się odnaleźć, gdzie ja co miałem, gdzie jak się co robiło, no bo tak powiedziałem, no nie gram każdego dnia i se, no nie pamiętam wiele rzeczy. Co myślicie, że tutaj teraz jest za ciemno? No tak na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, ale proszę jeszcze nie oceniać, bo to jeszcze nie jest skończone. Proszę Państwa, to jest zaledwie tylko początek tego, co ja tutaj... Ha, sami zobaczycie, nie będę Wam tutaj dużo zdradzał. Po prostu, no taką mam koncepcję, chyba że faktycznie nie będzie mi się to podobać, gdy już wszystko tutaj umebluję, wszystko poukładam, chyba że faktycznie coś mi tutaj nie zaprądzi, no to zmienię, nie? To zmienię. Kup teraz, chyba jedna paczka tylko wystarczy, tak mi się wydaje. Okej, okay. Bierzemy to ustrojstwo i jedziemy z tym koksełem, nie? Resztę sprzedamy, bo co? No, no bo mamy zamrożone hajsy, no nie będziemy tutaj trzymać hajsów, wiecie, w lodówce. I tutaj może na ten bok też bym zrobił skok. Tak mi się wydaje. O, czemu nie? O, i to będzie gitara. Chociaż tutaj... Dobra, niech będzie taka zakładeczka. A co mi tam? O, o, tak właśnie chcę na razie i póki co, żeby to było. Chociaż, no jest trochę ciemno. No ale wprowadzimy tutaj więcej światła. Spoko, roko, foko. Będzie gitara. Nie bójta nic.
Zresztą przy takich ciemnych ścianach, przy takim kamieniu, powiem wam, że od czasu do czasu dobrze jest się schować w takim cieniu, przy takim ciemnym kamieniu, gdy są na podwórku upały, kiedy trzeba po prostu uciec przed tymi upałami, nie? A telewizję ogląda się lepiej w zaciemnionym pokoju, to jest po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, tutaj będzie kominek, który będzie rozjaśniał to i owo, prawda? A po trzecie, tam gdzie ciemno, tam przyjemno. Także no, robimy nastrój, proszę państwa. Kącik telewizyjny będzie taki nastrojowy, no bo będzie ciemny. A skoro będzie ciemny, no to jak powiedziałem wcześniej, tam gdzie ciemno, tam przyjemno. Okej, dobra, chowamy to pieroństwo, bierzemy to pieroństwo, sprzedajemy to pieroństwo i teraz, proszę państwa, kupujemy nowe pieroństwo. Och, co za chłop. Kominek. Jeżeli chodzi o kominek, moi drodzy, to ja go najpierw muszę znaleźć, gdzie on w ogóle w tym sklepie jest. Kominki, 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 gdzie jesteście? Kominki, gdzie mogą być kominki, a nie w dekoracjach? Są kominki w dekoracjach. Chłop po prostu chybił i trafił. A, kominki. Teraz pytanie, czy chłop postawi na coś nowoczesnego, czy na styl retro? Tego jeszcze nie wiem. A tu jest jakiś elektryczny. Ten też jest elektryczny, a ten jest o... To jest taka zwykła koza jakaś. Taka, ale nie z nosa, taka koza taka. Nie taka B, tylko taka koza, co się ten pies tak nazywa, tak koza. Ale wiecie co, no i wszyscy idą w eko, patrząc już naprawdę bardzo rentownie i bardzo daleko, to wszyscy idą w eko i każdy chce mieć jak najbardziej ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie. Więc ja nie wiem, chyba pójdę w jakiś biokominek. Biokominek, biokominek, biokominki, bio... Bio! Słuchajcie, gdzie bio? To jest cholernie ważna sprawa. Bio. Tylko której mi się podoba? Jeszcze tego nie wiem. To jest taki jakiś kurde rogowy. Za 5 tysięcy? Łożesz ty, drogi jak kurnia, nie wiem co. Ale nie podobają mi się za bardzo kolory. Pod ten kamień, co ja bym tu... Kurnia. Czekajcie, bo tutaj podstawę... nie, biało mnie. Czarny marmur pod kamień? To by nawet głupie nie było. A ten? Ten jest po prostu czarny. A ten? Ciemno-szary, szary. Kurnia... To już bardziej chyba to. Blat mogę dać w innym kolorze. A tak dla kontrastu damy z takiego śnieżnego. A to metal? Czyli co? Obicie, okucie tego samego kominka, tak? O, żeż ty, złoty. Złoty ładnie kontrastuje. Chociaż ciemny, jasny, biały, złoty. Kurnia, wezmę metal. By now, zobaczymy, jak to w ogóle będzie się tutaj komponować. Czy to w ogóle będzie mi tutaj pasować? Zawsze stawiałem takie kominki, po prostu wiecie, takie no, na środku gdzieś, nie? A czemu by teraz? Halo, a może... Czekajcie, jakby to musiało być i czy mi starczy miejsca na telewizor? Kominku, czemu ty mi nie chcesz tutaj pasować? Najbardziej pod ścianę, jak go tylko mogę postawić, no to on by musiał być tak gdzieś, tu już mam czerwone, pod ścianę tamtą, tą prawą, go więcej nie postawię, a pod tą od przedpokoju też nie. Czyli on po prostu... Jejku, ja mam bardzo czułą myszkę i ciężko mi tutaj jest wymanewrować. Mam bardzo wysokie DPI ustawione. O! Kurnia! Czy on mi tutaj pasuje?
Kurnia, no i tak, i nie. Dlaczego mi pasuje? Pasuje mi dlatego też, że nawet jak będziemy w części jadalnej, to będziemy mieli widok na piękny kominek. Czy będziemy oglądać telewizor, czy będziemy jeść kotleta, będziemy mieli piękny widok na piękny, narożny kominek. Gdziekolwiek będziemy w tym pomieszczeniu całkiem sporym, nawet z kuchni, będziemy widzieć co piękny kominek. I to jest fajne. Natomiast nie jestem pewny, czy skomponuje mi się tutaj to z telewizorem na ścianie. Tego jeszcze nie wiem, ponieważ ciężko mi to jest sobie wyobrazić. Dobra, po prostu pójdę dalej. Po prostu pójdę dalej. Gdzie się tu mi włączało światło? Hej, tutaj coś mi się ze pstryczkami porobiło. Ja tutaj muszę nowe pstryczki pomontować. Teraz w przedpokoju mi się światło zaświeciło. To dlaczego wcześniej nie? Dobra, mniejsza o to. No przecież po ciemku nie będziemy robić. Szkoda, że tutaj w tej grze nie ma czegoś takiego, że na przykład idę sobie do sypialni, kładę się na łóżko i przesuwam czas, żeby był day. Ja muszę w nocy pracować, nie? No bo wiadomo, no chociaż z drugiej strony nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ mamy teraz ten piękny klimat z kominka. No właśnie. Dobra, proszę Państwa, teraz pójdę kupić telewizor. Bo najpierw będę urządzał tamtą stronę i chcę zobaczyć, czy to w ogóle mi zaprądzi, czy to będzie tak, jak ja chcę. Gdzie będzie telewizor? W akcesoriach? Nie wiem, gdzie go mam szukać. Raczej nie. Raczej chyba nie. Sprzęt elektryczny. Kuchnia, łazienka, rozrywka. Tutaj chyba będą jakieś telewizory. Czy nie? Czy się mylę? Bo... Jezus, co to jest? Sąsiad chyba w kręgle gra. Moi drodzy, no szkurnia, gdzie są telewizory? Jest telewizor wiszący. Telewizor, monitor HD. A ja szukam telewizora. Telewizora, jak największego potwora. Takiego dużego, bardzo chcę telewizora. Takiego może kupię. Buy now. No ten telewizor nie będzie mi tutaj kolidował. Nie będzie mi tutaj kolidował. Ja go tak dam troszeczkę wyżej. O, proszę bardzo. Włączymy sobie, o, Netflixa. Tak jest. Jakiś D-filler, czyli jakiś tam killer leci sobie akurat na Netflixie. Czy tam ten. I kurnia, o, no nie będzie mi to kolidowało. No wręcz przeciwnie. Ja nawet uważam, że będzie mi to pasowało. Bo chodzi o to, że jak ja bym tutaj dał jakąś szafkę pod telewizor, no to wtedy by już tak bim bam bom, tak nie za bardzo se, nie? Chociaż tak na dobrą sprawę to ja bym to dał na łapę, bo siedząc na przykład tutaj i wcinając kotleta, mógłbym sobie na łapie ten telewizor skierować w stronę jadalni, nie? Mógłbym tak zrobić, ale no niestety nie mamy tutaj takiego wyboru, że dajemy sobie telewizor na łapie. Moim zdaniem to... W mój gust się łapie. Także no, tak to na razie będzie. Okej. Okay. Ale kurnia, powiecie sobie, dobra, telewizor jest, ale kurnia, jakieś wideo trzeba mieć. No nie, no, przepraszam, proszę Państwa, kto w dzisiejszych czasach jeszcze ma wideo? Ręka do góry. Czarek jeszcze ma wideo. Jaki chłop. No, weźże, Waściu. No, błagam cię, no jak wideo? Netflixy już dzisiaj mamy, VOD, no i usługi streamerskie i lamerskie, na przykład kanał WB, kanał lamerski, no. Po kiego grzeba ci wideo? Aha, no tak, no. Ślub rodziców ma nagrany na VHS, no to kurnia przegraj se na dyskietkę, no. I tutaj na USB se wciśniesz z boku telewizora i już będzie, no. My robimy house taki nowoczesny. Dobra, proszę Państwa, nowoczesny biokominek, nowoczesny telewizor, nie ma miejsca na VHS. Chyba, że będzie jakaś półka taka wisząca. Zobaczmy, może będzie półka wisząca. Więc przechodzimy tutaj, przechodzimy do memli, bo w memlach...
jakieś półki może wiszące, no. Kurnia, będą pokój dzienny. Czy w pokoju dziennym znajdziemy jakąś półkę taką do powieszenia, taką, wiecie, na którym ewentualnie, na której to półce ewentualnie możemy dać wideo dla Czarka? No zobaczymy, zobaczymy. Półka wisząca jakaś. Kurde, balans. Półka wisząca. Taka niekoniecz... Halo, albo... Chyba, że... Drewniana półka wisząca wennę. Taka ciemna. By now. Tu pod telewizorem ją damy. Czekajcie, czy ona w ogóle... No bo co? Pod telewizorem ona będzie po to, żeby tutaj trzymać sobie pierdoły potrzebne do telewizora. Jakiś, nie wiem, jakąś gazetkę z rozkładem jazdy telewizji, albo pilota. No to przecież pilota tutaj możemy śmiało dać. Czy mamy tutaj pilota? Halo, czy leci z nami pilot? Dekoracje? Pilot do telewizora na przykład, czy tutaj będzie? No chyba coś powinno być z tego, nie? Czekajcie, gdzie to takie akcesoria jakieś? Pilot do telewizora czy kurnia coś? Jest tutaj takie coś? Gdzieś takie coś ich widziałem. Tu kuchenne? Wiecie co? Może po prostu... Byłem pewny, że tutaj gdzieś... No tak, no tutaj będziemy owszem szukać tych wszystkich akcesorii, takich duperełek, srełek, pudełek, ale o, możemy dać tutaj na przykład takiego miśka, o, albo takiego ździśka. Coś możemy dać pod ten telewizor, nie? Króliczka damy na ten przykład, o. Siadaj tutaj, kłapouchy. Ty, ale chłopie, ty patrz nam prosto w oczy. Tak, o. Czemu on jest... O. Proszę bardzo, pod telewizorem jest misiek i kurnia, gdzieś tam był ten pilot do telewizora. Wpiszemy pilot, enter, jest pilot do telewizora, taki uniwersalny za trzy dyszki, proszę państwa. Cyk, buy now i tutaj damy pilot do telewizora. Zadowoleni? No, jak nie jak tak. Beautiful, no. Moi drodzy, co byście jeszcze chcieli mieć w okolicy telewizora? Co by wypadało mieć w okolicy telewizora? Kamień z napisem Love? Nie, no, mamy kamień na ścianie, to wystarczy. Chociaż na ten kamień moglibyśmy dać napis Love. Ty, wcale to głupie nie jest. Ty, mam pomysła. Tylko gdzie to też było? Gdzie tego szukać? Oświetlenie ścienne chill mamy, a nie mamy napis love? Kurnia, ty, to by było dobre. Chill, damy L-kę i niech to świeci na pomarańczowo, na mój ulubiony kolor. Ciach, zobaczymy, czy to, czy to jest trochę za duże. Nie, zrobimy to mniejsze. Ała, nie tak. Nie tak. Czekajcie. Damy to mniejsze. Damy S-kę. O, damy S-kę. Chill. Kurnia, S-ka też jest za duża. Nie, no, kurnia! Nie chcę wychodzić. To była S-ka? Na pewno to była S-ka? No to jak na S-kę to duży ten neonik. Kurnia, coś tutaj musimy jeszcze dać takiego świecącego, co by na przykład, jakby kominek nie świecił, to żeby nam to zastąpiło, nie? Nie wiem, jakiś, kurde, ja bym tutaj dał jakiś Ambilight za ten telewizor, no ale nie mamy czegoś takiego, nie? Więc coś innego trzeba wykombinować. Kurde, jak jeszcze raz zacisnę ten Escape, bo ja się tutaj gubię w klawiszologii, zamiast na ten, no, tabulator, to wciskam Escape. Kurnia, może coś innego. Relax. Albo takie lampy. Słuchajcie, takie ciepłe światełko. Ciepłe, czyli żółtawe. Dąb, żeby kontrastował. Taki kinkiet. Ale to znowu taki za mały troszeczkę się wydaje.
Ale to ma, kurnia, taki całkiem za mały, nie? Nie wydaje wam się, że to jest za małe? Chyba... No kurnia, znowu escape! Za małe! Szkoda, że tutaj nie mamy rozmiarów SM coś tam, nie? No dobra, nie, no to jest... No to jest trochę za małe, chociaż robiłoby to robotę. No coś tam chcę wymyśleć, ale takiego niestandardowego, coś takiego, wiecie, takiego... A ta Trinity z Matrixa to jest ta z Matrixa Trinity? Niebieski może być problemem, bo jak wieczorem będziemy oglądać telewizor i naświetlimy sobie niebieskim światłem oczy, to nie będziemy mogli spać. Zielone, ja nie wiem, czy będzie pasować. To damy światło żółte i będziemy improwizować, że to jest po prostu światło ciepłe. Co wy na to? Cyk. Co jest? Czemu nie chce tutaj być te światło? I cyk. O. I zrobimy taki myk-myk. Te światło tak troszeczkę tutaj. O! Jest to równo? No tak nie za bardzo. Czekajcie, zrobimy to tak. Tak. O! I po linii prostej. Serio? Przez telewizor? Tak, tak, tak. I tak, żeby było tyle samo centymetrów od telewizora, co tu. O, żeby to nie było tak bezczelnie, mi się wydaje, że tutaj przesadziłem troszeczkę. Wysokość by była dobra, ale jeden klik... Ja niestety mam za wysokie DPI myszki ustawione. A teraz nie będę tego zmieniał, bo musiałbym wyjść na ekran i tam sobie ustawić w programie. Bo te najniższe DPI, które mam ustawione po prostu w... w programie do obsługi myszki, to i tak jest za wysokie tu. Chyba, że tutaj w grze opcje, gdzie są ustawienia, bo mam tu... Ale to ja... Dobra, smolić to, jakoś sobie poradzę. I moi drodzy, w momencie, kiedy ten kominek nie będzie świecił, to żeby te światełko tutaj świeciło. To ma być światełko takie dekoracyjne. To nie ma być światełko takie, które daje dużo światła, tylko dekoracyjne. Takie, które daje światło przyjemne, światło takie... relaksujące, żeby coś było widać, ale żeby nie świeciło nam po oczach, kiedy oglądamy telewizor, nie? No właśnie, są takie osoby, które lubią mieć włączone światło przy oglądaniu telewizji, ja tak nie za bardzo, ja raczej do tej grupy osób nie należę, ale taki dekor, czemu nie? Taki dekor może być. Taki dekor może być. Proszę Państwa, tutaj zapalimy w kominku i coś jeszcze będziemy tutaj sobie ustawiać. Co możemy dać na kominek? Co byśmy mogli dać na kominek? Dekoracje. Na kominku byśmy mogli dać na przykład jakiś cwiet. No bo dlaczego nie? Jakieś fajne cwiety. Są tutaj jakieś fajne cwiety? Doniczka. Okej. Tylko czy na kominek to będzie można dać? No tutaj tego nie dam, tego kwiatka tu nie zostawię, bo to będzie wyglądać jakby to był jakiś, nie wiem, jakaś płyta nagrobkowa. Nie, nie. Ja bym tam chciał na górę. No ale ja nie wiem, czy jest taka opcja w ogóle. Czy ja tam mogę dać coś na górę tego kominka? No nie. Ten kwiatek mi tylko o tutaj może się co najwyżej. Nie, to ja tak nie chcę. Nie, ja bym chciał do góry dać ten kwiatek. No ale no niestety twórcy gry tego nie przewidzieli, żeby na kominek można było coś dać. No niestety, no nie przewidzieli tego. Kurnia, szkoda. Ta gra cieszy mnie i wkurza zarazem, że ogranicza
moją twórczość, bo ja bym chciał tam faktycznie dać coś na kominek, ale no niestety nie mogę, bo gra tego niestety w swoich skryptach nie przewiduje. No szkoda, no naprawdę szkoda, wielka szkoda. Dobra, to damy coś innego damy, no. No co? Może damy jakiś obraz nad kominek, nie? Z karotką na ten przykład. Nie, no z karotką nie, z karotką... Rachel nie. Co by tam pasowało nad ten kominek? Co by dać nad kominek, no? Kota? Kot lubi na kominku się wylegiwać. Ty, damy kotka. Damy dużego kota. Łocie panie! To jest krowa, a nie kot. Taki wielki? Nie, no tak byś to nie będzie. To weźmiemy eskę. By now. O, kot będzie wylegiwał się na kominku. Co za chłop. Co? Koty lubią się wylegiwać na kominku. Proszę bardzo. O, kot, który będzie się wylegiwał na kominku. I teraz jecie kotleta i taki kot się na was patrzy z daleka, nie? Dajże mi kotleta, człowieku. Dajże kotleta. Ja pierniczę. Co za chłop. No ja nie powiem, że tak bym zrobił u siebie w domu reel, ale tutaj, no niech będzie, to jest gra, która oczywiście pozwala na pewne fanaberie, więc niech to będzie moja fanaberia. O, co za kot. Dobra, proszę państwa, kot, ale tutaj czegoś mi jeszcze tak, no tak, deczko, czegoś mi brakuje, tak, jakby troszeczkę ino. Nie wiem, może tu coś na podłodze bym postawił? Co by pasowało tam na podłogę? No co? Dajmy memle, dekoracje, takie jakieś kurnia, co by tam na podłogę postawić, tak? Nie żeby zagracić, tylko żeby wypełnić tą przestrzeń, żeby ona była taka, wiecie, nie jak te serialowe mieszkania, gdzie niby żyje rodzina, a jedna szklanka stoi w kuchni na blacie, tylko tak, wiecie, takie, żeby to było takie, kurde, no, autentyczne, nie? Dywaniki, sriki, ale ja nie chcę dywaniku tam, chcę takiego, a może jukę bym postawił jakąś, dracena, Jezus, co ja, jaki chłop, wiecie, co ja sobie przeczytałem? Ja sobie przeczytałem w głowie dracena obrzezana, a to jest obrzeżona. Kto zrobił temu kwiatu taką krzywdę i go obrzezał? Masakra. O, co za chłop. Proszę państwa, no nie wiem, co tam postawić. No nie wiem. Nie wiem. Kurnia, serio? Nie ma tutaj nic takiego. Ty, a może... Ty, ja mam pomysła. A może postawimy tam? A może... Ja już mam pomysł, ale jeszcze przewijam. Przewijam jeszcze, proszę państwa. Co tutaj jeszcze jest fanego? Kwioty i inne groty, no. O, czekajcie. O, takie jakie zdjęcie z wakacji. Postawimy pod telewizorem. O, tutaj. Proszę bardzo. Pięknie. Jest? Jest. A tutaj w tym pokoju, dla pięknego wystroju, pod też kolorystykę tego wszystkiego i też pod klimat kominka damy drewno. Damy jakiegoś buka albo zbuka. Nie wiem, co to za drewno jest. Nie wiem, tak jakieś do palenia, no. Czemu? Będzie pasować. Mi się tak wydaje, że będzie pasować, nie? Damy drewno kominkowe baj wiele. O! Czekajcie, tak tutaj je sobie poustawiamy. O, będzie to świetnie tutaj, moim zdaniem, pasować. Tak będzie pod klimat, nie? O, ciach. Ciach. Będzie ładnie pachnieć takim drewnem w domu. Proszę bardzo. Pięknie, nie? Taką piramidę ustawimy?
Nie, to no, piramidkę to może nie, ale czekajcie, bo tam była taka jeszcze opcja tego. Będzie to tutaj pasować? No kurnie, no jak nie jak tak? No jak nie jak tak? Okej, okay. Dobra, gitara, nie? Moim zdaniem Gitarson. Chociaż kupiłbym jeszcze jedno takie, tylko mniejsze. Czekajcie, czekajcie, czy to mi w ogóle wypali? Czy to drewno się nie spali? O! O! Moim zdaniem... Chociaż... Chodź ty tutaj. Zmieścisz się tu, czy nie? Wchodź tam, bo wryja. Ale tak do ściany nie mogę. Tak wystawać troszeczkę będzie. A niech se wystaje. No co? Niech se wystaje. Niech se tak jest, nie? Słuchajcie. I pod telewizorem wypełnione. Chociaż no ja bym tu jeszcze tak dostawił. Tak dostawiłbym jeszcze tutaj. Chociaż o, czemu? Tak bokiem też może być. O, tak bokiem. Czemu nie? Czemu nie jak tak? Mnie się podoba. Mnie się podoba. Oczywiście no. Kurnia, co ja mam z tym escape'em dzisiaj? Mnie się tak podoba, proszę państwa. No po prostu no podoba mnie się to. Dobra. No, czemu nie? Czemu nie? I jeszcze bym chciał, najlepiej to elektroniczne, ale wiem, że sobie mogę po takim elektronicznym zegarze, to wiecie, tylko pomarzyć w tej grze, nie? Wpiszemy sobie tutaj, czekajcie, do ogółu zegar. Czy będzie tutaj jakiś taki świecący elektroniczny, na miłość boską? Nie. Z kukułką? W sumie... No, taki w obrazie to Rachel nie. Taki z kukułką? Z kukułką to raczej nie, bo bym co, oglądał sobie na przykład jakiś pornus, a tutaj kiedy już jest akcja, to kukułka mi wyskakuje i kuku, 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 kuku. Kuku! I w tym momencie, no, konar w kominku zgaśnie, no. Niech piorun ten zegar czaśnie. Nie! No nie, to tak nie będzie. Raczej coś będzie takiego, bardziej takiego. A może w kamień wkomponujemy ten zegar, co? Ze złotymi wskazówkami, żeby go widzieć. Czekajcie, może tutaj tak, o. Będzie, czy nie będzie? Żebym wiedział, o której film na Netflixie leci. O, tak. O, no, żółte cyferki, widać je z daleka i jak nawet te światełka sobie pogaszę, proszę bardzo, da się je pogasić czy nie? Ty, nie da się ich pogasić. Dlaczego ja nie mogę ich pogasić? Bo sztekra nie zrobiłem. No to nie, no to czekajcie, no to trzeba szteker tutaj dać. No to szteker, instalację, szteker trzeba zamontować. Hopy, człowieki, kaje szteker. Taką tutaj wsadzę dla atrakcji. Okej, jaki szteker. Tu jest taki amerykański tutaj damy. Tu go damy. Ten amerykański taki. O, ciach. No i no teraz to, proszę państwa. O, przepaństwa, no co? Co? Co nie fajnie jak fajnie? Co nie fajnie jak fajnie? No. No, telewizorek se jest. I teraz, proszę państwa, teraz sobie wyobraźcie, że tu musimy dać jakąś fajną kanapę. I plakaty z gołymi dupami nad kanapą. No co, bajtle nie będą widzieć, bo siedzą dupą do plakatu z gołą dupą. No kurnia, no sam raz, to w końcu ma być pokój taki, wiecie, taki atrakcyjny. No,
A jaką można tutaj dać atrakcję, jak taką właśnie dekorację? No właśnie, no. Proszę Państwa, nie będziemy się kryć z pewnymi faktami. Dobra, dosyć tych pierdół. Bierzemy teraz tak. Bierzemy teraz memle. Jakąś fajną kanapę, no. Pokój dzienny. Sofy. Ale to taką wygodną trzeba postawić, żeby wyłożyć jak skóra z niedźwiedzia na niej. Taką, wiecie, taką kurnia, taką kanapę, taką... Uch! Ty! Taką! No nie może być! Nie może być! Za duża kanapa taka! No nie, no Sasza! Tak być to nie może! Nie! No nie, no tak być to nie będzie! I cały misterny plan w pizdu. Inną kanapę trzeba kupić. No szkurnia. Myślałem, że ten narożnik będzie krótszy, że tam po prostu mi wypełni tą ścianę. No ale pozamiatane, no. Pozamiatane. Kurde. Niam. A taka kanapa? Szeroka, skórzana? Z taką malutką poduszką? To by było cosik. Jasny brąz. Jasny czort. Ty. To by głupie nie było. Ale poszukajmy innych jeszcze kanap. Żeby nie było, że wstawiamy pierwszą lepszą. Nie. Proszę Państwa, nie, to tak, być tak nie będzie. Poszukamy, co oni tu jeszcze mają. Szukam takiej kanapy, takiej wygodnej do oglądania TVZ. Ja wiem, że w tej TVZ same głupie głupoty głupkowate lecą, że kanapa i tak nie będzie tutaj używana, bo kto to dzisiaj na telewizor patrzy? No ale proszę Państwa, no żeby było, nie? Że jest pięknie. Jak przyjdzie klientela, zobaczy taką chałupę, a może taką sofę Emilii. Trochę za... Nie, to ja, taka bardziej ala biurowa, taka kurnia, no nie umiem tutaj znaleźć odpowiedniej. Taka easy, ta? Zielona nie, czerwona też nie, ciemnoszara. Nie. Nein! Scheiße! Taka nie! Szukamy jakiejś innej. Kurde, co by tam... Czemu ta narożnikowa ma ten narożnik taki wielki? I on nie chce takiego wielkiego narożnika, nie? No nie wiem, tu trzeba wyklepać jako sofa na zamówienie, bo kurca, no... Zero herc klekoty dostana z tymi sofami. A może coś takiego? O, Melisę! No faktycznie, ją Melisa za chwilkę będę potrzebować, jak tutaj nie znajdę odpowiedniego memla. W ogóle przymierzymy najpierw, czy będzie pasować. No tak za bardzo wystaje na drzwi. No prawie że, tylko że ten narożnik jest za bardzo narożnikowy. No nie. No nie pasuje. Wybór kanapy w dzisiejszych czasach to jest taka skomplikowana rzecz. A może taki zwykły tarcan? Taki babciny? Nie. Kurnia, no nie mogę kanapy telewizyjnej znaleźć, no. No to jest bardzo ważny wybór życiowy. A może ciemna sofa Mia? A może dwie takie Mie? Ty. Ta Mia, ona jest nawet całkiem spoko. Kurnia, gdyby taka Mia była szersza. A taka jak fotel z Matrixa? Zobaczymy.
Ale czemu ona ma takie wysokie oparcia? Takie te podłokietniki ma takie wysokie jak same oparcie. No patrzcie, no prawie że to, ale nie to, no. No nie. No człowieki, no. No dajcie, że pokój, no. No to, ale nie to, no. No i powiedz mi, czy by się nie wkurzył Czarek. No weź mi to wytłumacz zwykłymi ludzkimi słowami. Sprawdźmy jeszcze tą Wennę. To oparcie takie jest jakieś cienkie. Nie wiem, nie wydaje mi się, bo same siedzisko jest takie, że kolana byś musiał mieć wyprostowane, noga wyprostowana w kolanie. Na to oparcie to tak jakoś, nie wiem, nie wydaje mi się to wygodne, wygodna propozycja przed telewizor. No nie kupię dzisiaj tej kanapy. Nie kupię dzisiaj tej kanapy. Na miłość boską. Tu już bardziej takie sypialne. Chodź no ty, sprawdzimy cię, kanapo. Najpierw cię... Ale brakuje mi podłokietników, no tu zaś, no przecież, no jak, no? Tu się można już wyłożyć jak skóra z niedźwiedzia na tej kanapie. Oj, można. Słuchajcie, i ona jest taka w sam raz na szerokość. Patrzcie. Chyba ją jednak tu postawię. Tak jest, bajujemy ją, bo ona jest taka ideolo. Patrzcie, jak wchodzę, co jest z tymi drzwiami? Ty, w szybę wlazłem. Patrzcie, jak wchodzę, to ona jest ideolo na szerokość. Tu się jeszcze jakiś kwietnik postawi, albo jakiś stolicek, albo jakiś inny jeszcze taki, o, stolicek tutaj, no, taki wąski, taki, ala taki stół na kawę, nie? Na filiżankę kawy. Co się tutaj postawi jeszcze? I tak jest sam raz na szerokość tej całej tutaj ścianki. Wow! Pięknie! Pięknie se to chłop wymyślił. Normalnie jestem geniuszem po prostu. Ej, ja ci dam, że nie. No. Nie ma tutaj innego mymla, który by tutaj lepiej pasował. Teraz poszukajmy stoliki jakieś. Stoliki na kawę. Jak się to wpisuje? Syty, oly i k. Na kawę. No ciekawe, czy będzie stolik na kawę. Nie ma takiego terminu. Co za chłopy. Dodamy syty, o, ly, i, przy, e, k. Enter. Mamy jakieś stoliczki. Ale nie takie. Ja chcę taki inny. Taki? Ale to nie jest inny. Ja chcę bardziej inny niż ten. Nie ma bardziej innego stolika? Czekajcie, może tą kanapę przesunę trochę? O, tutaj tak. Inny stoliku, wejdź mi tu, bo w ryj. O! O! Właśnie! O! Tutaj będzie stało szkło. Beautiful. Tak! Tak to właśnie będzie. Ale to jeszcze nie wszystko, co tutaj będzie. Tak! Tak to właśnie sobie wymyśliłem. Teraz tak, szukamy jakiegoś kwiata, ale takiego kwiata wariata, który nie potrzebuje dużo światła. Takie kwiaty są, które w domu stawia się właśnie w takich kątach, gdzie światła taki kwiat nie potrzebuje i są takie kwiaty żywe, niesztuczne. K, F, I, A, T, Y. Enter. Ktoś mnie tu wciula robi. Chłop pisuje kwiaty, studnia wychodzi na kwiaty. Serio? No nie. No co za wariaty dały mi studnie na kwiaty? Ja chcę normalne kwiaty. Nie, no nie dogadałem się. No nie, no chłop się z nimi nie dogada. Czekajcie, zrobimy to w taki sposób. Taki kwiat, taki stojący do kąta, taki wiecie, taki duży taki. Może tutaj na dole coś będzie? Taki jukowaty. Może ta daracena obrzezana.
Może ona. Ja przepraszam bardzo, ale ja taki se już jestem. Co za chłop. Czekajcie, może ta obrzezana będzie tutaj pasować. No trochę za mała. Ja chcę taki wielki kwiat, który pod sufit tak będzie duży, no. Taki tutaj, taki co klimat będzie robił. Co ja włączyłem? Latarek. Ja nie chcę latarki. Czekajcie, no to no szukamy dalej takiego kwiata wariata, no. Takiego dużego kwiata. Może coś tutaj takiego znajdziemy. Szukamy dalej. Taką jukę wielką. Ta juka potrzebuje dużo światła czy mało światła? Na juce się akurat nie znam. Storczyk, proporczyk. Me. A to? Ty, tu jest juka. Jest juka. Za mała ta. Nie no, proszę państwa, ja chcę duży kwiat. Duży kwiat taki bardzo. No, duży chcę. Ja lubię duże kwiaty. A wy myśleliście, że co? No szkurnia, może Monstera po samej nazwie od Monstera. Może ona będzie duża jak cholera. Czy Monster... Nie ma dużych kwiatów? Serio? Takiego od podłogi do sufitu nie ma? Dracena? No... No nie no. No na stoliku, ale ja stolik nie chcę pod kwiatek. Ja akurat chcę taki duży kwiatek od podłogi po sufit taki, jak moja ciotunia miała. Nie ma takich kwiatków. Wężownica? Kurnia, mógłbym przysiąc, że tu były kiedyś takie duże kwiatki. Szukamy dalej. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Proszę państwa, no idzie hec klekoty dostać, no. No idzie. No, no powiedz mi, Czarek, czy by się nie wkurzył. Tutaj to jakieś wszystko takie niskie. A to? O! O! No w końcu! No w końcu! Powiedzcie mi teraz, że ten kwiatek tutaj nie będzie chciał wejść i mnie po prostu coś strzeli, nie? Czekaj, stoliczku. Wynoś mi się stąd na chwilkę. Chodź tutaj, ty kwiatu. Ja chcę dużego kwiata mieć tutaj. Chwila, bo świeciło przed chwileczką na zielono. Tak troszeczkę, troszeczkę. On koliduje ze ścianą, ten kwiatek. Jest! O, no właśnie. Tak chcę, bo tak lubię. Tak, o. Tak, no. Pięknie. I teraz tutaj, proszę państwa. Tutaj teraz, proszę państwa. Damy sobie... Damy sobie tutaj obraz z gołą dupą jakąś. Tylko jeszcze nie wiem jaki. Co znajdziemy? Ściany. Nie to. Dekoracje ściany. A tu są okolicznościowe też, tak? A, no są. No ale to umówmy się, że raczej nic nam z tego nie pasuje. Na razie nie robimy żadnych takich fanaberii. Idziemy w dekoracje. Dekoracje wiszące. Aha. To mam w przedpokoju. To też mam w przedpokoju. Mało tych dekoracji wiszących. Stojące.
Dobra, figury, parawany. Co to, kuźwa, plaża? W środku chałupy, czy co? Dobra, jedziemy tu, wróć. Wiszące obrazy. Co by pasowało naprzeciw telewizora? Co by tutaj pasowało naprzeciw telewizora? Naprzeciw telewizora dalibyśmy jakiegoś, kurde, naprzeciw telewizora na kamiennej ścianie. Co by pasowało tam? Goła dupa. Obraz dotyk. To już mi się podoba ten dotyk. A z dotykiem trzeba uważać, bo zły to boli przez całe życie. O, taki dotyk byśmy sobie dali. Mówiłem, że będzie goła dupa? To będzie goła dupa. Proszę bardzo. Tu będzie na fioletowo. Proszę bardzo. Goła dupa. Mówiłem. Zapowiadałem. Ostrzegałem. Toście mi nie wierzyli. Jest goła dupa, jak się patrzy. I teraz ta goła dupa jeszcze będzie podświetlona. Może taką samą lampką jak tu, nie? Skoro już tu jest taka lampka, to może tutaj też taka ciepła, żeby dupie było ciepło. Lampy. Lampy! Proszę Państwa, gdzie są lampy? Lampy były tu, chyba gdzieś tu, nie? Oświetlenie. I tutaj te cieplutkie lampy. Cieplutkie takie. Na pupsko golutkie. A tu jest jakiś shop? Ty, ja tego nie pamiętam tu. Takich rzeczy. Ścienne. Tak, i damy ciepłe światełko tutaj. Tak samo. Baj wiele. Tak. I tutaj damy. O! Tak. Nie godajcie mi, że ta kwiotek mi nie pozwoli dać tej lampy, nie? To tą lampę musimy przestawić. Chyba trochę wyżej, nie? O! Tą lampę musimy jeszcze też przestawić. Kurnia, tylko czy będzie można? O! Proszę bardzo. Goła dupa na legalu w salonie. Tak. Czekajcie. Kurnia! Na tą kanapę będę musiał się wyspinać chyba, żeby lampę troszeczkę przestawić. Tak było dobrze? Panie Bobrze? Hehehe, no bubur to jest, tylko tam w dół odwrócony. Nie, no kurnia, no to jest właśnie pokój moich marzeń. To jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie wszystko, bo czekajcie, teraz jak ten sztekier włączę, to co ja tutaj załączę? Aha, to wszystko mi się teraz zapaliło. Tu się coś posrało z tą elektryką w tym mieszkaniu w ogóle. No kurczaki! Kiciuś, goła dupa. No wszystko tak jak chłop chciał. Wszystko tak jak se chłop zaplanował. A tutaj na dobrą stawę, na dobrą sprawę, na stoliku położymy se kawę. Kawa. Czy tutaj można mieć kawę? Na ten przykład. Kawa. K-A-W-A. Pyk. By now. Kawa z mlekiem. Ale to jest chwila. Moment. Co to jest? To jest... To... Halo. Nie, ja nie będę pił farby. To jest farba? To jest farba? Jaki chłop? To wpiszemy kubek. K-U-B-E-K. Kubek. O, niski kubek. Nie, duży kubek. Nie, ma, nie wiem. Kto? Te. Nie wiem jaki kubek. Ten kubek. Baj wiele. O. Ciach. Tak, uszkiem w tą stronę. Ciach. Tak, tu jest dla Czarka. Dla Krystyny z gazowni i dla Cześka z brodą. Tak jest. I teraz wpiszemy jeszcze dzbonek. Albo gorcek jakiś.
Czekajcie. Teraz tak, Gorcek. G-O-R-C-E-K. Gorcek. Bardzo mi przykro, ale nie ma tego terminu. No co? Chcecie mi mówić, że se go wymyślił? Jest Gorcek. Czekajcie, nie, dzbonek. Z-B-A-N-E-K. Dzbanek. Ale dzbanek na kawę ja chcę. Taki dzbonek, taki co? No przecież będziemy da... Tutaj taki korewki dawać na ten. No normalny dzbonek, taki cena kawa. Ludzie, kochani. Normalny dzbonek, no. To nie to. Dekoracje. W dekoracjach raczej dzbonka nie będzie. Albo w kuchennych znajdę taki dzbonek. Elektryczne oświetlenie okolicznościowe, memle. Akcesoria. Może w akcesoriach będzie dzbonek. No przecież kurnia. Ty, jest taki dzbonek. Ale to jest taki imbryk, a nie dzbonek. Jest to taki dzbonek, taki... Mlecznik. Mlecznik? Czy ja chcę mlecznik? Nie. Ja chcę dzbonek. Czajnik? Dzbonek chcę! Dzbonek! Czajniczek. No to przynajmniej jest czajniczek. Czy w takim czajniczku można mieć kawę? Ale ja chcę biały, normalny czaj. Dlaczego ja nie mogę mieć dzbonka? Dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam. Serio? Nie ma tutaj normalnego dzbonka? Czajnik. No nie ma! No i powiedz Czarek, no powiedz, żeby cię pieron jasny na miejscu nie strzelił. No nie ma zwykłego dzbonka takiego na kawę sztuk jedna. No nie ma! Dobra, to wezmiemy sobie ten czajniczek taki, no umówmy się, że w takim czymś będziemy... To ja chcę biały. Biały z białym deklem. Tak, o. I tu za taki, o. O, mamy piękne szkło, chińska porcelana, szklanka i taki dzbonek, bo nie ma dzbana, no i dobre, no i se jest. Dobra, co by tu se, tak, czyli tak, tu se, czy na tej kanapie możemy se usiąść? Nie wiedzieć dlaczego. Niektóre kanapy mają opcję zitni se, a inne nie mają. No, ta kanapa nie ma funkcji zitni se. Tak czy inaczej, tu se możecie usiąść i se możecie normalnie Netflixa se pooglądać, jak tego, tu wam będzie zawadzać te światło, to se możecie je zgasić, ale tutaj jest zaciemnione, bo telewizję ogląda się fajnie w takim przyciemnionym miejscu. A do nastroju to se możecie włączyć se światełko ciepłe, nastrojowe, albo se włączyć ten... Czekajcie, bo mnie te światło sam w przedpokoju gilo. Ty, jak się stąd wychodzi? Ty, nie chcą mnie wypuścić! Halo! No! Czekaj no, hopie, nika nie idziemy, na zot! O! Tu se możecie pooglądać telewizor przy zgaszonym świetle stamtąd. Pięknie wszystko ładnie wygląda. No, co? Nie ma nastroju w tym pokoju. Jak nie ma nastroju, jak jest, no? Chociaż ja bym se na ten kominek jeszcze tutaj coś pierdzielną, no ale no widzicie, no się nie do, no. Twórcy gry nie oskryptowali tak tego Matrixa, żeby można było coś dać na kominek, no. Szkoda, no. Naprawdę szkoda. No. I teraz jeszcze. Teraz jeszcze, bo to jeszcze nie wszystko. Ja bym tu postawił taki na środku taki stolik, który ewentualnie, bo umówmy się, że na przykład przez te drzwi tylko przechodzimy, może potem być przesunięty tu, jak ktoś będzie oglądał telewizor, nie? I kawa chcę se przynieść. Tak jak ja zawsze się kawa mam, jak ten, tylko tu taki, chcę taki niski, szklany, stolik, może być przeszklony, może być z drewna takiego łupanego, ale żeby był, no. Stolicek. Wpiszemy stolicek. A nie, czekajcie, no bo oni nie kumają mojego dialektu. Stoli i czy ek. Stoliczek.
Taki mały taki chce taki. Niski. Ten jest za wysoki. Ten jest jakiś mimi. U wyrazistych nie. Stoliczek sami. To ma być stoliczek? Mi to na jakiś bębenek wygląda. Albo jakąś pufę. To ma być stoliczek? Już mi się nie podoba. A ten? Nie będzie ten za wysoki? Ty, nie jest nawet za wysoki. Nie jest za wysoki. Ale bardziej taki podługaśny bym chciał taki. Taki troszeczkę bardziej podługaśny. A ten? Czekajcie, czy tutaj jest... Taki? Ale blat nie. Blat ja nie chcę. Nie, no blat raczej bym chciał ciemny. Halo? No way. Dlaczego blat nie może być w kolorze... całej tej konstrukcji i tego. Przecież ja mam taki stolik tutaj. Tam mam blat w takim samym kolorze, co cały stół z nogami. Halo! W tym studiu, co produkujecie tą grę? Serio? Nie można tutaj dać większą paletę kolorów? To naprawdę jest takie skomplikowane w cholernym XXI wieku. Come on! Kocham tą grę i nienawidzę zarazem, że tak mnie ogranicza. A przecież to jest gra, która ma właśnie ćwiczyć naszą wyobraźnię, a ona nas trzyma na kagańcu. Tyle to kosztuje, żeby zrobić dodatkowy spalony bóg w kolorze blatu. Kurwa mać! Dobra. Nie wiem, czy tu będzie jakiś inny stoliczek, który bardziej będzie mi nie odpowiadał. Ta gra naprawdę czasami potrafi wyprowadzić z równej wagi, nie? Tu możemy mieć coś takiego dopiero. Tylko czy on będzie teraz też taki niski? By now. No dobra. Mamy jakiś kompromis. Tu go postawię tak vis a vis środkowej części kanapy. O, proszę bardzo. I jak nawet będzie tu zamknięte, a tu otwarte, i jak pójdziecie z przedpokoju, to nie wdupcycie się prosto na ten stoliczek, bo to jest stoliczek, który ma tylko być na kawę, przekąski i herbatę, jak ktoś lubi. No, Siegfried, KPW? No. Tu coś trzeba zrobić z tymi pstryczkami. Czekajcie, tutaj to zgaszę, a tu stryknę. O, ale tu mi się zaś tu włączyło to światło. Come on! Wiecie co? Zrobimy... Ktoś do mnie dzwoni? Czekajcie, bo moja wajfka chyba mi SMS-a wysłała. Moja wajfka, czekajcie, muszę odpisać wajfce. Okej. Przepraszam bardzo, ale wiecie, jakby była to byle jaka korespondencja od kumpla, czy tam od tego, od wujka z Wietnamu, to bym zignorował, no ale wajfka to dla mnie to, słuchajcie, to jest dla mnie priorytet, to jest dla mnie jedna z najważniejszych kobiet w moim życiu, więc wiecie o co chodzi, no. Czy nagrywam, czy nie, no to muszę od wajfki korespondencję odebrać. Dobra, proszę Państwa, teraz tak, ten sztekier, ja go spróbuję stąd przenieść, o ile się da. Nie wiem, czy się da. Nie wiem. Włącz, wyłącz. Da się Ciebie przenieść? Nie, nie da się Ciebie przenieść. No z tymi pstryczkami tutaj coś jest, nie halo. Ten pstryczek włączył mi światło nawet w przedpokoju. Serio? Jeden uniwersalny pstryczek do wszystkiego. Ja pierdzielę. Nie no, tutaj trzeba wezwać elektryka. Jakiś normalnie, nie fachman,
Tak mi tutaj porobił elektrykę, że patrzcie, co tutaj się dzieje, nie? Za jednym pstryknięciem, no światło masz w całym domu. I ja cię kręcę, ale ta gołodzić mi się sam tak podoba na tym kamieniu. Ona na tym kamieniu troszeczkę zmarznie chyba, nie? A to od kominka się ogrzeje. Od kominka i od ciepłego światełka. Dobra. Idziemy zgasić tylko w tym przedpokoju, bo w sumie sam grzeje to światło. O, tutaj taki fajny świecznik mam. Fajne, nie? W sumie tutaj też taki świecznik mógłbym dać. Na ten kominek chciałbym tutaj coś jeszcze dać. Mi tutaj brakuje coś w tym kącie. Bym tutaj tak dał coś jeszcze do tego kąta. Ale nie można nic dać na cholerny kominek. I jeszcze raz. Kocham tą grę i nienawidzę zarazem. Ach, ona jest jak OMSI 2. Bawi mnie i doprowadza do szału ta gra. Że tak za mało kombinacji i wariacji tutaj mogę. Bo wiecie, to jest gra, która ma ćwiczyć właśnie waszą kreatywność. Na tej grze powinniście się wyżyć ze swoją kreatywnością. Powinniście zwolnić tutaj całą swoją fantazję z jakichkolwiek ograniczeń, ale ta gra w swojej porąbanej skryptologii niestety tego nie umożliwia tak do końca, nie? Dobra, proszę Państwa, zobaczmy, co tam jeszcze mam z ozdób. Dekory stojące na ten przykład. Ja na przykład takiego łabędzia bym sobie chciał dać na kominek. No. No i co? Może być tutaj? Może być tu? Taki łabądź? Może być? Łabądź. Łabądź może być tu. Albo tu nawet może być łabądź. Ale na tym kominku go nie postawisz. Zagrzyba, nie? Choćby się zesrał na rzodko. No nie postawisz go na kominku. I powiedz mi, Czarek, czy by ci jasny pieron na miejscu nie strzelił. No. No nie postawisz go na kominku. No zapomnij, baby. Zapomnij, baby, o takiej możliwości. Ach, Cizusie słodki. Ach. Taki puchar bym sobie tam postawił, też na kominku. Bo dlaczego by nie? Okej. Okej. Ja bym powiedział, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą część telewizyjną. No, oczywiście to jest kwestia dyskusyjna, może się podobać, może się nie podobać. Czekajcie, a jeszcze jedna rzecz. Pierdołecki. Nie ma pierdołecek. No to damy pierdołki. Nie ma pierdołek. To czekajcie, wchodzimy tutaj. Jaki chłop. Damy tutaj. Co by tutaj dać na ten stolik? Słuchajcie, co może być na stoliku, oglądając telewizję? Co może być na stoliku? Chipsy jakieś, nie? Chipsy. Chipsy by mogły być. O, przy kominku, moi drodzy. No aż się prosi, dla Paco. Paco by był mega usatysfakcjonowany, jak przy takim kominku bym mu dał, no, legowisko. Och, Paco, legowisko tutaj przy kominku. Och, jakby się cieszyło psisko, gdyby tutaj było legowisko. I będzie, normalnie będzie. I jest, proszę Państwa. Tutaj pies nasz, normalnie Paco, napakowany, ma swoje legowisko przy kominku. Ło, proszę Państwa, no tylko się cieszyć, nie? I teraz chipsy jakieś czy coś, to raczej gdzieś w kuchni będą chipsy, nie? Kuchnia. W dekoracjach raczej chyba nie. Okolicznościowe, trofea. Gdzie ja to widziałem? Oświetlenie. Kurnia, no gdzieś to widziałem, tylko że se teraz przypomnieć nie mogę gdzie. A tutaj też są jeszcze rośliny. Ale to są rośliny ogrodowe, no umówmy się, tak? Że nie będę sadził roślin ogrodowych w tym. A tutaj co to jest?
wszystko to, co mam. Kurnia, gdzie były te rzeczy, słuchajcie... Kurnia, memle, kuchnia, ale nie, to są tylko, chodzi mi o te rzeczy takie, owoce, jakiś tam, kurde, jakaś waza z tymi owocami czy coś, gdzie ja to widziałem, na miłość boską? Ja się tutaj gubię w tych rzeczach niestety. Akcesoria? Kuchenne. O! Są jabłka, no ale kto to jabłka je do filmu z Netflixa? No kto, ja się pytam? No kto? Chyba jakiś wariot. Co się je? No, chipsy się je. Nie ma chipsów. Co za chłopy? Hobby? Też nie ma chipsów. Jak to dzieciom zabierają chipsy? Nie może tak być. No nie ma chipsów nigdzie. Do sauny? Jest nawet kategoria do sauny. Dlaczego nie ma kategorii przed telewizor? Pojemniki. Pojemniki i inne tam oliki. No ale kurna, no nie ma chipsów. No tell me why. Specjalistyczne, dentystyczne. Hasie szkło i byle co? Dlaczego nie ma chipsów? Dlaczego? Ja się pytam. To ma być kącik telewizyjny. Chyba jednak skończymy na tych jabłkach. I tak tego telewizora nikt nie ogląda. Nie, no to jest po prostu porażka. Nawet nie ma ciepłych laci. Laci też nie ma. Dobra, damy jabłka, no. Ach, wypełnienie niczym, albo wypełnieniem jabłkami. Miska, ty, nie miała się ta miska zmieniać? Bo tak z bliska to się ta... Nie, dobra, zmienia się ta miska z bliska. Złota, czarna, różowa, pastelowo-różowa. Może jeszcze sino-koperkowy róż będzie. Biała, jasna, ciemna. Jak to jest biała miska, nie? Jak to jest biała miska, to ja jestem Jerzy Piąty Poniatowski, pierwszy tego imienia, szósty. Jak to jest biała miska? No nie wygląda nawet z bliska, że to jest biała miska, tylko taka jakaś szara. Dobra, damy tutaj jabłka, niech będzie. No, no to jest niehumanitarne. Kto ogląda jabłka, patrząc na telewizję? Kto? Proszę, nazwiska proszę. Przecież to trzeba w dyby i na rynek wychłostać. Zresztą chipsy się je przed telewizorem. Albo chrupki, albo jakieś inne tego typu rzeczy. Jabłka? Really? Serio? Co wyście to są? Z Marsa? Dobra, proszę państwa, bo tutaj znowu noc nas zastała, a trzeba robić część jadalną, nie? Część jadalną. A tu jeszcze by trzeba było coś na podłodze zmienić, bo ta wykładzina tutaj mi nie pasuje. Nie pasuje mi tutaj ta wykładzina. Zmieniamy to. Zmieniamy to. Słuchajcie, ja bym tutaj położył panele podłogowe takie, jakie tutaj są. Tylko teraz pytanie, jakie tutaj są panele podłogowe? Na miłość boską. Jakie tutaj są panele podłogowe? Podłoga. Czy ja teraz trafię z tymi panelami? Co ja tutaj położyłem wcześniej? Panele podłogowe, nie? Teraz pytanie, co to było? Co to była za decha? Jasny czort. Halo, dlaczego to się mi tak pozmieniało? Ja chciałem zamknąć tablet w całości, a nie wyjść całkowicie z tego. Podłoga, panele podłogowe. Zgasz tablet. Co to jest za deska? Jeszcze mam teraz ciemno i nie widzę, co to jest za deska dokładnie. Och. Taka jakaś bordowa. Dobra. Tak się ustawimy, żeby tym tabletem najechać na to. Co to była za decha?
bo kobiety lubią brąz, a słońce o tym wie. Chyba zrobimy brązowe panele w całym domu, co? Co za chłop? Cyk. Zrobimy brązowe. Chłop, co zamiast panele kłaść na dzień dobry, to robi to na do widzenia. Ale bardziej mi się brązowa decha podoba, niż taka, wiecie, wiśniowa. Dobra. Cyk. Tak po ciemku chłop musi robić, no. Po ciemku. Po ciemku to wiecie, co się robi, nie? Baby, baby, baby. O, 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 o. Tak. I teraz jeszcze tu. 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 Czekajcie. No nie tak ja chciał, no. Nie tak ja chciał. Ta. Ta i ta. I teraz jedziemy. I cyk, i pyk, i myk, i tą, i plą. Ba. I teraz przyjdzie słoneczko i wyjdzie mi tutaj podłoga, która mi się nie spodoba i co? Cyk, pyk. Coś tutaj te panele tak jakoś nie za bardzo chcą ze mną współpracować. Cyk. Tak. Kurnia, tam do młodego podłoga. No, już myślałem, że przez próg się przebije. Cyk. No, taka brązowa podłoga to mi się bardziej podoba. Nie wiem, chyba pijany byłem, jak tą podłogę robiłem taką... Taką, no co to było? No, taka wiśnia. O, brąz jest lepszy. A kobiety lubią brąz. A słońce o tym wie. Ja też. Proszę bardzo. O, ciach. No. Gites? Gites. Dobra. Proszę Państwa, trzeba byłoby tutaj gdzieś w końcu założyć klimę. I zrobimy tak, że klimę... Ja nie wiem, czy klimę montuje się nad drzwiami. Nie jestem do tego taki do końca przekonany. Ale kurnia, no tak będziemy musieli zrobić tutaj coś. Tylko, że jak ja najpierw zrobię klimę, a potem będę tutaj wieszał karnisze, to może wyjść bim-bam-bom dziwnie. Więc najpierw zrobimy tutaj po prostu, słuchajcie, pytanie, czy ja tutaj chcę zrobić zasłony nad te drzwi? Nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę takie rzeczy robić. Drzwi? Okna. Ale to takie szerokie bardzo, nie? By musiały być. Jasne, szerokie zasłony. A ja nie chcę jasnych. No nie wiem. Te kolory w zupełności mi jakoś tak nie odpowiadają. Co się tutaj stanęło z tym? Pytanie, czy to będzie pasować w ogóle? Tu nie, raczej nie. No a tu? Tu się nie chcą przykleić. Czyli nad tymi drzwiami nie mogę tutaj powiesić sobie gardiny. Tell me why. Czyli tu nie może być niczego. Ja cię, co za chłop. No trudno. Ciemne, wąskie, ale długie. Tam, gdzie chłop chce jasne, to mo ciemne. Tam, gdzie chce ciemne, to mo jasne. Ciemno-szare. Ha! Cyk. Ale czekaj, no chłopie ty, bo ja chcę kup wiele. I cyk. Dobra.
I teraz to zamontujemy. Taką wiertarka, co nie buczy. O, myk i cyk. Jest czy nie jest? Jest. Okej, okay, dobra. Tu jedna gardina. I to też jest taki paradoks, nie? Że mamy tylko same zasłony. A o fierankach to już kuźwa zapomnieli. A po chuj tam fieranki, no. Są tylko same zasłony, no. No, kto w domu montuje same zasłony? Świeranek nie dali. Cyk. No. No. Zrobić fieranki to już było skomplikowane w XXI wieku. No dlaczego mielibyśmy mieć fieranki w oknach? No przecież są zasłony. Kto dziś... No nie! No nawet tego nie komentuję, bo się chłop zirytuje. Dobra, no słuchajcie, dałem tutaj typowe zasłony ze względu na to, że na jadalnie po prostu mi pasują i ładnie te ciemne kontrastują do jasnych ścian. I tak to właśnie chcę mieć. Tutaj jeszcze wrzucę jakieś kwiaty. Niestety fieranek w tej grze na próżno szukać. Są tylko zasłony. Damy jeszcze jakieś kwiaty na okno. Akcesor... Nie, akcesoria. Dekoracje. Tak, kwiatki takie nieświecące damy jakieś. Damy tutaj taki zestaw jakiś. W białej donicy. O. Tylko tak go bardziej wyśrodkujemy. Tak, tutaj będzie taki zestaw. Tak, a tutaj damy nie zestaw. Cyk. Tutaj damy nie zestaw. Gdzie jest jakiś nie zestaw? Amen. Nie ma. Może takie coś. Takie kwiotecki. No jego tego kwiatecka tu nie widać. On tu ginie przy tym oknie. On tu ginie przy tym oknie, ten kwiotecek. No taki dupecek, a nie kwiotecek taki. Coś większego, no takiego. O, na przykład takiego co? Co to jest jakiś? Opuncja. Ostatnio herbatę piłem z opuncją. No ten to jest za duży. Ja pierdziele. Jeden za mały, drugi za duży. Pałczak może. Pałczak. Serio jest taki kwiatek jak pałczak? Nawet nie wiedziałem. Pałczak. No powiedz mi Czarek, czy by się nie wkurzył. No weź mi to Czarek, wytłumacz zwykłymi ludzkimi słowami. Czy by cię pierolniasty nie strzelił? Rośliny. A może takie... Bonsai? No ale ten się świeci bonsai. No bez jaj, no. Ja chcę taki nieświecący bonsai. A może taki grubosz drzewiasty? O, ten grubosz drzewiasty jest taki w sam raz. Taki okniasty jest. Ten grubosz drzewiasty. O! O! I jeszcze jedno takie coś. Z tego rozmiaru poproszę. Może wężownica Lux? Wężownica w oknie. Nie, no teraz to mnie... No teraz to pojechali po bandzie. A może sępolię fiołkową? Cokolwiek to znaczy? Sępolia. Sępoli. Drzewo, co sępoli. Albo drzewo, co się poli. Do kominka. Nie no, trochę takie... No, za małe. O! 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 Mamy donicę i drzewo. To mi się podoba. Tutaj, proszę Państwa, to by my se pierdzielnęli jakiś fajny obraz. Chociaż... Tak nie do końca, ale... Ale chyba tak.
podłużny jakiś obraz bym se tutaj może dał. Dekoracje wiszące. Nie, obrazy. Taki chudy, a podłużny. Ha, ha, chudy, a podłużny. Tam się kot kulo pod kominkiem. Tutaj kot se łapę liże. Nie, coś takiego niekociastego teraz. Ha. Ty, gitara. Tak trochę dupiato, nie? Bo ktoś będzie myślał, że między oknami są drzwi i będzie chciał wyjść. I co? No ale to nie wyjdzie, bo gitara mu stoi na drodze. Nie wiem. Niech się zastanowię. Coś mi to tak tutaj jakoś dziwnie wygląda. Nie no. Co za chłop? Jejku, co to? Co mi po suficie biega? Ja nie chcę, żeby mi takie coś po suficie biegało. Czekajcie, nie no. O, shit. Co ja tam mam? To ma być jadalnia. Co by do jadalni tam? Co by tam? No goła dupa nie, no bo już jest nad telewizją, znaczy pod, nad kanapą telewizyjną. Do jadalni. No to by takie jakieś... A to? Nie? Czy tak? Chyba nie. Rachel nie. Nie, Rachel nie. Dobra. Coś innego jeszcze. Kurnia, no. To jest takie skomplikowane w dzisiejszych czasach kupić obraz do jadalni. A co to jest? Jakieś śnieżne ukojenie? Co to ma być? Co ty? Nabryzgane coś? Jakiś gorcek tam narysowany, ucho z gorcka. No ale to po co mnie takie co do... Nie chcę takiego czego. Co by dać do... Ja bym tutaj pierdzielnął damę z wielkim cycem, no ale no nie ma, no. Konie? No nie, no. No nie wiem. A może takie cytrusy? No nie, no kto wierza obraz z cytrusami w tym? No nie, no to musi być... To musi być obowiązkowo jakoś gołobaba, no ale no nie ma no więcej takich, no nie ma no. No nie ma. No nie ma wody na pustyni, no. Wszechświat w słoiku. Ty, kto zamawiał Wszechświat w słoiku? Jakoś mi się ten cały świat nie podobał w tym słoiku. Och, kurnia. Ty, a może takiego samochoda?
klasycznego. Albo takiego motocykla. Ty, głupie, to nie jest po ten kolor ściany. O! 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 Niezłe obrazki. Ta babka gada. Tam, z boku. W sumie to nie ja tutaj będę jadł obiad. Se przyjdzie jakoś baba, to se do gołego faceta. Przyjdzie se jakiś goły facet w ogóle, to se do goły baba. I tyle, no. No. Tyle, co ja mogę im zaproponować, no. To się tu sami coś wkleją, jak będą chcieli. Dobra, i teraz jakieś kalafiory by trzeba było tutaj dać. Takie, te małe kalafiory takie, wiecie, nie? Instalacje. Dlaczego dopiero teraz instalacje? Ano dlatego, że nie wiedziałem, jak zasłonki przypadną. Gdzie są na małe kalafiory? Małe kalafiory. Małe kalafiory tu, sztuk dwie, bo ogrzewanie musi być. Halo! Powiedzcie mi, że one się nie zmieszczą pomiędzy tymi gardynami i ja pojadę tam, gdzie te studio jest, nie? Gdzie oni tą grę robią. Ale chwila, moment, bo tu musi być instalacja. Rurki takie muszą być przecież. Wanny, toalety, pralki, umywalki. Prysznica, klimatyzatora, światła. Chwila. A gdzie jest grzejnika? Halo? Grzewcze? No. Kalafior. Sztuk jedna. Czekajcie no. Co tu jest nie tak? Czy tu kalafior może być? No przecież najpierw instalację rurki trzeba dać, no ale nie mam. Halo? Instalacje. Do montażu. To jest to? Jaja se robicie. Ty, no to jest to. Baj kilka. A na przykład jak chcę rurkę z tamtej strony, to co, będzie czy nie? No jakieś ogrzewanie tu musi być do jasnej niepodległej, nie? Możesz tutaj zamontować kalafior. No dobrze, to montujemy. Uhaha, kalafiory dwa. Uhaha, pod oknem stały. Uhaha, kalafiory dwa. Takie małe będą grzały. Zamontuj. Kurnia, pod tymi gardinami? Ja cię kręcę. Coś poprawili? Patrzcie. Gardiny mają wyłączone kolizje z kalafiorem. Ha, ha, ha! No, lepiej później niż wcale. Ja wiem, że to przenika jedno przez drugie i to tak nie wygląda fajnie, ale przynajmniej mogę mieć kaloryfery pod oknem i zasłony jednocześnie. A musicie sobie wyobrazić, że to się nie gryzie ze sobą. No i tyle. No bo jak to inaczej ze sobą pogodzić? No jak? Tell me why. Zamontuj. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, na zimę mamy. To teraz pierdzielniemy coś na lato. Co wy na to, żeby zrobić instalację na lato? Czyli klimatyzację. Nad drzwiami. Ja do końca nie jestem przekonany co do instalacji klimy nad drzwiami. Nie wiem, czy to będzie jakaś prawidłowość, ale wiecie, gdzie to mam? Dokładnie tam. Zgadliście. Halo. Instalację najpierw trzeba zrobić. Do montażu. Cyk. Trochę niżej? Mówicie? Że trochę niżej? Ale ona nie chce być niżej. Ona chce być właśnie tam. Cyk.
Dobra, montujemy klimę. Halo, czemu nie mogę? Czy to wszystko? Cyk. Klima w grzewczych? No dobra, no nie będę się przecież z nimi kłócił. Pyk, 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 pyk i cyk. A, tu jeszcze trzeba, czekajcie, tu trzeba jeszcze to połączyć. Zielony do zielonego. Śrubeczka. Ta. Plus, minus. Łamane przez 10. Ta. Suma wszystkich sum. A to kajmo przyjść sam. Cyk. A co by było, jakbyśmy tak podupcyli te kolorki, co? A to z automatu idzie, to nie da się tego zepsuć. Cyk. I tutaj jeszcze miedziana rureczka. Plastikowa rureczka, pewnie do odpływu wody. I taka rureczka. I nakręteczka. I zaślepeczka. No i pięknie. Jest klimatyzacja. No. No. Okej. Okej. I teraz tak, proszę Państwa. Tak. Co zrobimy? Tutaj były takie fajne listwy. Podłoga. Panele podłogowe, wykładziny podłogowe, ale to nie. To chyba będzie wy dekoracje. Podłoga. No gdzież te listwy były? To chyba nie ta. Gdzie ja to widziałem? Akcesoria. Oj, kanał, pojemniki. To nie. To jednak nie tu. Listwa podłogowa. Listwa podłogowa. No są listwy podłogowe. Kreo i umika. Kreo jest chyba taka szersza, nie? Dobra, zobaczymy. Listwa podłogowa. Cyk. 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 No hopie ty, cylnij se tam. Pyk. Pewnie są też dłuższe, no ale... Chłop postanowił zostać męczennikiem, no. Co, nie pyknie to tak? Proszę mnie nie denerwować nawet. Którą ja mam? Jedną metrową. Wow, no i gdzie to jest? Miałem jedną metrową, tu była dwumetrowa. To jest Creo 0,25. Cyk. Halo, kup wiele. No. Cyk. Damy od razu dwumetrówkę. Nie będziemy się tutaj... Ja pierdzielę. Co to jest za kategoria w ogóle? Dwumetrowa? No nie, to nie jest 2 metry. O, cie panie. Urwanie cyca z tym wszystkim. To będzie 1 metrowa. Cyk. No cykuj mi tu. No cyknijże se. Listewko. Ja pierdziu, jakie to jest upierdliwe.
cyk. I tu chyba damy. Jak to była metrowa. O, Jezusie słodki. No trzeba mieć troszeczkę cierpliwości do tej gry. Oj, trzeba. No i co? I co teraz, ja się pytam? Creo. Ha! Houston, mamy problem. O, ludzie, listew mu się zachciało. Listew mu się zachciało. Nikt nie pytał, to listwy zaczął montować. Czekajcie. Inaczej to zrobimy, bo normalnie zaraz mnie tutaj pieron jasny strzeli. Cyk, cyk. Łapka. No patrzcie, no nie chce się połączyć, nie? Nie chce tam się połączyć w kątownik. No i co? Taka szczelina ma być? Czemu ona nie chce się połączyć w kątownik? Czemu? Ja się pytam. Jo, to dupca. Są listwy, ale nie ma kątowników takich typowych. Są tylko listwy. Ja to w ogóle widziałem. Dekoracje ogrodowe. To jest wszystko ogrodowe raczej. O, ludzie, 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 ludzie. Nie, ty. Gdzie ja to widziałem w ogóle, te wszystkie listwy? Gdzie to było? Akcesoria by mi tak bardziej pasowały. Gdzie to siedzi? W jakiej kategorii? Te cholerne, kurde, listwy wszelakie. Ui, hi, 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 hi. Dekoracje, podłoga. A tu są kuźwa, tylko to, te wszystkie takie dywaniki. Ale ja nie umiem znaleźć, gdzie to jest. Idzie tutaj dostać tym całym drzewku tych wszystkich przedmiotów, idzie po prostu dostać do głowy, nie? Idzie dostać do głowy. No gdzie to, kurde, się schowało? Na pewno nie tu. Wróć. Na pewno nie tu. Po kolei pojedziemy, memle. Na pewno nie tu. Okolicznościowe nie tu. Oświetlenie na bank nie tu. Elektryczne na pewno nie tu. Survival. Cała ta gra powinna nazywać się Survival. Trofea. Szafka na trofea. I gdzie ja to widziałem? Instalacje. Inne. Och, ludzie, ludzie. Podłoga.
Panele podłogowe. Płytki podłogowe. Wykładziny podłogowe. I zamiast tu nie dać listwy podłogowe, to szukaj tego człowieku kuźwa po całej grze, nie? To cię może pierą strzelić na miejscu. Panele podłogowe, płytki podłogowe, wykładziny podłogowe. Listew nie ma. A wiem, że są na bank gdzieś, tylko kurwa nie wiem gdzie. Już mnie to normalnie zaczyna tutaj grzać. Dobra, mam w dupie te listwy. Nie będę ich szukać przez 10 godzin. Zagrzały mnie te listwy po prostu. Ciach, mam je w dupie. I tak mi nie pasują, bo nie ma cholernych kątowników. Ciach, ciach, ciach. Pyk, cyk. Kocham tą grę i nienawidzę jej. Dobra, proszę państwa, mam to w... Robimy tutaj na środku jakiś potężny stół, ale taki stół do jadalni. Potężny stół. Syty, upły. Nie ława, tylko stół. Potężny stół, największy jaki tutaj ma być. To pewnie będzie bilardowy, taki największy. Taki typowy stół jadalny. Potężny, fajnie by było, żeby był okrągły, prosty stół. To ma być big stół. Do jadalni. Białe drewno. No czy to jest duży stół? Ja bym dyskutował. No nie wiem. Czemu nie ma tak, że macie na przykład stół i tak jak były to obrazy, rozmiar taki, taki i taki. Bierzecie sobie na przykład drewniany stół do jadalni Lamox i wybieracie sobie jego gabaryty, jego po prostu, wiecie, skalę wielkości, nie? W sensie blat 60 tam na przykład na 40, nie wiem, 120 na 80, 160 na metr. Nie? Tak powinno być. Ale nie jest. A jak już znajdziecie stół gabarytowo, wiecie, duży, to się nagle okaże, że po prostu on nie będzie pasował wam w gusta, nie? Memle, jadalnia. Chciałbym taki dupny, okrągły stół, ale taki naprawdę taki potężny stół okrągły, żeby przy nim można było rodzinne obrady robić. Tu jest stół. Zobaczymy, jaki on będzie wielki. No nie, no nie jest wielki. Jest raczej stoliczek. Och jo, stoły. A ten? Też mi się nie wydaje na duży. Jeszcze większy od tego, co tutaj jest. A ten? Ten mi się nie podoba. No, to jest większy stół. Ale za to ten stół mi się nie podoba. On jest taki rozkładany, taki ikeowski, typowy ikeowski. W Ikei takie widziałem. Czyli z kartonu w środku. To co? Stawiamy taki? Kurnia, i to jest właśnie to. Jak znajdziesz gabaryt, to ci się sama konstrukcja stołu nie spodoba. Jak ci się stół spodoba, to jest za mały. I powiedz mi, Czarek, no powiedz mi, Czarek, no weźże mi to wytłumacz, czy by cię jasny pieron na miejscu nie strzelił. A ten? Tu nie ma białego. Ha, kurwa, albo nie ma koloru odpowiedniego. Nie, no ludzie. O! A ten? Sosna.
To znaczy jest stół gabarytu biurka. A ten? Fuj. Ja bym go nawet... Ten stolik jest tak brzydki, że nawet bym go w kominku nie spalił. Kurnia, no powiem wam. Nie dogadam się dzisiaj z tą grą. No nie. Za grzyba. No way. A taki? Nie. Ja bym sobie chyba sam musiał spłodzić taką grę House Flipper, albo sam bym musiał mieć jakieś narzędzie do budowania mebli i sam bym sobie musiał w 3D te meble robić. Bo tutaj mało co jest po moim guście, nie? Mało co. Mało co. Naprawdę. Dylematy. Dylematy. Och. Slim to mi się kojarzy z czymś wąskim, małym, chudym. A ja chcę coś... Big. Big. Ten? No way. Chyba ten największy stół to jest jednak ten. Rozkładany. Ha! A też szklane? Szkło. Dymione? Damy takie czarne. Och. Dobra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Nie podoba mi się. To wygląda jak panel na szklarnię, tam do ogrodu. Poza tym szkło bardzo szybko lubi się rysować. My mamy w naszej jadalni ławę na kawę. Szklaną. Też całe szkło jest porysowane w piździet. A to? Nie no, to ławka do parku, a nie stół do jadalni. Ktoś miał poczucie humoru robiąc taki stół do jadalni. Naprawdę. Ale to trzeba mieć takie angielskie poczucie humoru. No nie, no nie znajdę takiego stołu, co mnie interesuje. No nie znajdę takiego stołu. Postawię byle co i będę mieć niestrawności przez ten stół. O, ten jest taki fajny klasik. Ale umówmy się, on też za wielki nie jest. Ale to jest chyba najlepszy wybór, jaki tutaj jest całego tego portfolio. Przesuniemy go tak bardziej tutaj pod dźwigę. Tak, prosto z kuchni. Cyk. Tak. O. I teraz do niego dokupić jeszcze stołki, żeby tak pasowały, nie? Tak, pod tą klasykę. Dokup teraz stołki do takiego stołu. To też powinno być kompletami porobione. Stół i do tego masz w komplecie stołki. Gdzieś tam klikasz sobie stół i gdzieś tam ikonka obok, stołki do kompletu, nie? Powinno tak być. Teraz dokup stołki. Krzesła. Już widzę, że będę mieć z tym problem. Bo tu są takie jakieś... Słuchaj, krzesło klasyczne. Może te będzie najbardziej pasować. Kolor biały. No, okej. Okej. Tu ze stołkami akurat mi się jako tako chyba udało. Baj wiele. Na razie sobie je tak jakoś poustawiam, a potem będę kombinować. Cyk. Dobra. Cyk. Cyk. Nie wiem, może ja jestem zbyt wymagający do tej gry, albo coś. Też tak może być, że ze mnie jakiś wymagający skurczykonik. Może też tak być. No, gitara. Gitarson. Przynajmniej z tymi krzesłami poszło lekko. I na środek tego stołu, proszę państwa. Na środek tego stołu. Na środeczek. Czego mi na przykład brakuje? Są stoły
są stołki, ale na przykład jakieś fajne obrusy, jakieś serwety na to. Tego już mi też brakuje, nie? Damy sobie tak. Akcesoria, dekoracje. No tutaj w dekoracjach. No mamy 1500-1800 obrazów i 1500-1800 innych pierdół, ale na przykład na, o, dywaników, ale na przykład no już jakiś serwet na te stoły, to niestety, no, stoły muszą mieć gołe blaty, nie? No. No i tak to jest, proszę Państwa, z tą grą. Kochać ją i nienawidzić zarazem. Damy sobie, proszę Państwa, na ten stół... taki jakiś fajny kwiateczek, taki ekstra dekoracyjny, przy którym będzie miło aż jeść. Zobaczymy, czy taki kwiateczek tutaj będzie mógł być. Mi się wydaje, że z palcem w tyłku. Cyk, ok. Damy go tak jeszcze troszeczkę na środek nawet. O, i teraz zobaczmy, czy to będzie pasować, jak wyjdę z kuchni i na przykład jedzenie prosto stąd z kuchni, nie? Czy tak mam vis-a-vis tego? Mam vis-a-vis. I nawet z lampą to się fajnie sprzężyło, bo lampa jest nad samym stołem. No, beautiful. To akurat się udało. Okej, dobra. Więc skoro tutaj mamy tak, to tutaj do kąta postawimy takie szafy na zastawy i tak dalej, czy to jest włączone w ogóle światło? Jest, ale to światło świeci tak, jakby mu się w ogóle nie chciało, jakby miał tylko jedną fazę w całym domu. Jakby mi minus uciekł. A może mi uciekł? Ale całkiem spoko to wygląda, nie? Idziecie sobie tak z przedpokoju i proszę bardzo, moim zdaniem całkiem spoko. Ten kominek jest zajebisty rogowy. To ja miałem naprawdę zajebisty pomysł z tym. Zajebisty pomysł. Naprawdę. Beautiful pomysł. Normalnie gratuluję ci, wujku Bochunie. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Tak, no. I ta goła dupa nad tym, nad tą kanapą. To jest po prostu coś, o czym marzyłem zawsze. Tutaj, w tym miejscu. Dobra, proszę Państwa. To jeszcze tutaj damy też przy okazji tego wszystkiego. Tylko pytanie, czy, gdzie to znowu było, nie? Bo ja będę tego szukał znowuż. Wy, a, nie, misa, misa. My, isy, a, misa. Taka misa z owocami. Umówmy się, że lubimy owoce. Poudawajmy. Ciach. O, biała misa z owocami. Tak. No. Ja bym tu chętnie pierdzielnął takie podkładki, które my mamy na przykład w kuchni, żeby zabezpieczyć stół, blat stołu, nie? Mamy takie podkładki, takie... No fakt, że fakt, bo są plastikowe, ale jednak są takie przezroczyste i chronią blat przed uszkodzeniem, nie? Serweta, nie wiem, cokolwiek, no. Coś by tutaj mogli dać takiego dodatkowego. Patrzcie, ile tu jest dużo miejsca, ile przestrzeni. Tutaj jecie sobie obiad. Czemu nie mogę użyć stołka? Co z nim jest nie tak? O, zjecie sobie obiad, nie? I prosto na kanapę, na telewizor, przed telewizor. Ha, kurnia, człowieki, człowieki. Kto by tak nie chciał? Ja bym chciał. A tu głowa rodziny będzie, o. I głowa rodziny ma tam widok na kominek, na telewizor, na bajtle niegrzeczne, na psa, co zeżar cało, świeżo rzucono, gazeta przed chałupa. No ja no, hopy, to nie takie proste, no. Dobre, także no, ja bym tu sobie życzył w ogóle większego stoła, no ale, no niestety, no nie ma większego stoła, no i nie będzie, no nie będzie większego stoła. No. Pokombinujmy tutaj teraz nad tym kątem. Do tego kąta chciałbym dać szafę z wielkim akwarium. Tak bym chciał zrobić. Szukamy komody. Szukamy komody, czyli wchodzimy tu w memle. Szukamy komody,
komody dużej takiej se. Pokój dzienny. Regały. No a czemu regały? Komody chcę, a nie regały. Tu jest napis love. Ha, 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 ha. A więc jest jakiś napis love. Tu by mi coś, wiecie, pod ten klasyczny stół, coś klasycznego pasowało. Taka jakaś klasyka, no. Klasyka. Jest regał. Tak, on by mi tutaj pasował. To też jest taki klasyczny ten kredensik na zastawy, na te. Oczywiście w bieli. On by mi tutaj pasował pod te wszystkie zastawy. Rachel, tu bym go tak postawił. Albo tu. Zmieści się tu. Pięknie. O! Właśnie. Tu wszystkie te porcelany byłyby przechowywane tu właśnie. Wszystkie porcelany. Elegancko, nie? Okej. A tutaj taka klasyczna komoda. Pod ten stół. Klasyczna komoda. Chociaż niekoniecznie, niekoniecznie klasyczna. Tu jest klasyczna komoda. Czy będzie można ją zrobić w bieli? Białe drewno. Znaczy ja wiem, czy ona... Kurnia. Zmieści się, proszę cię. Zmieści się? Zmieściła się. Okej. Beautiful. I tutaj, proszę państwa. Tutaj. Walniemy sobie. Zobaczymy, czy te będzie duże pasować. Będzie pasować. Damy sobie akwarium. Tak, i rybki tutaj będą pływały. Tak, jakoś coś słabo podświetlone te akwarium. Jakby tylko... Nie wiem, to coś tutaj jest nie tak z tym prądem w tym domu. Czy ja to w ogóle dobrze dałem, te akwarium? Czekajcie, może ja źle dałem te akwarium? Może na odwrót, albo coś. Mi się wydaje, że teraz jaśnie świeci. Na odwrót je miałem. Aha. Dobra, no teraz świeci jaśniej. Dobra, jest akwarium. Jak ktoś będzie chciał śledzia do śniadania, proszę bardzo, idzie, bierze sobie śledzia. Pięknie. Co jeszcze? Albo na zagrychę. Też tak może być. Kot, ty tam lepiej sobie... Kot się już patrzy na rybki, słuchajcie. Kot się już czai na ryby. I teraz tak. Otworzymy byfej i kupimy teraz porcelanę. Porcelana. Co, nie ma? Nie dowieźli z Chin? No tak, kuźwa. Kontenery drogie. Damy my i s y. Misa. Drewniana misa. Nie chcę drewnianej misy. Inaczej to zrobimy. Tak. Dekoracje. Och, ja się tutaj tak gubię w tym wszystkim. Akcesoria kuchenne. No i tutaj damy tak. Słuchajcie. Salaterkę. Gdzie ta salaterka jest? Co? Nie mogę tego poukładać tutaj w szafie? No nie. Hej. Nie mogę tego powykładać w szafie. Ja pierdzielę. Nie, to są jakieś drwiny po prostu. No nie mogę. Ja chciałem tutaj mieć to ładnie
A na przykład kieliszki? Kurwa, dziadze. No nie. No nie mogę mieć. To co tutaj mogę mieć? Dzbonek? To jest po prostu... I ta szafa jest jeszcze podświetlana, tak? Z tego co widzę, halogeny ma. Ale jak się ją podświetla? Ma halogeny, ale też nie mają sztrumu. Przytrzymajmy, podnieść, nie wchodzą w interakcję. Nie wiem, czy sztekerek tutaj mam gdzieś jakiś zainstalować, żeby to świeciło? Podświetlana, ale nie podświetlana. Oszukali mnie. Kurnia, ja liczyłem na to, że tutaj jakąś porcelanę dam. Cokolwiek. No nie. No zapomnijcie o tym, nie? No zapomnijcie o tym. No nie masz prawa, chłopie, dać tam porcelanę, no. Za grzyba jasnego. Tylko pojemniczek mogę mieć? Czy ja mogę mieć pojemniczek w tej szafie? Nic na te półki nie mogę dać. Kocham tą grę i jej nienawidzę. Jak babcię kocham. Cyk. Hobby. Książki mogę dać na tą półkę, co? Przynajmniej książki mi pozwólcie tutaj dać. Nie, no książki mogą być na podłodze, ale do szafki książek nie wsadzisz. I powiedz mi, Czarek, no powiedz mi, Czarek, czy by cię pieron jasny nie strzelił, nie? Z tą grą. Masakra po prostu. Łach! Cizusie słodki. Nie, no po prostu, no szkoden goden, nie? Szkoden goden. Dobra, trudno. Nic nie poradzisz. Kupimy sobie akcesoria. Akcesoria. Albo nie, inaczej, dekoracje wiszące. Wiszące. Nad akwariumem to pasuje takie, nie? Takie, taki ozdobnik nad akwariumem. Łociup, czy nad akwarium raczej w poprawnej wymowie powinno być. Cyk. O, nad akwarium pasuje. Cyk. Jakoś to tak fajnie wygląda. O, fajna ozdóbka. Czemu nie? Tutaj możemy sobie jakoś Matka Boska Częstochowska se powiesić na ten przykład. Jakiś obrazek taki malutki, fajny. Obrazy. No tylko z taką rybką. O. Chociaż ja bym to jeszcze inaczej. Kurnia, no na chwilkę tylko to gdzieś chcę położyć, no. Tu. No to inaczej. Tak, cyk. Cyk. Chodź tutaj. To będzie zagracone chyba, co? Tak mi się wydaje. Dobra, inaczej to zrobimy. Co ja zrobiłem z tym? Tutaj to dałem. Okej. Chodź. Nie będziemy tutaj zagracać za dużo. Cyk. No. Oj. Oj. I co byśmy tutaj jeszcze dali? Ja wam powiem, co tutaj damy. Damy pod ten cały stół, na te panele podłogowe, jakiś dywanik. Tylko duży bardzo, tak.
dekoracje, podłoga i damy taki dywanik ze względu na to, że to jest prostokątny stół, to damy prostokątny dywan. Tylko nie taki rosyjski, czy jakiś latający. Tylko damy taki, wiecie, taki bardziej humanitarny. Wycieraczki. To pytanie, czy taki tutaj znajdę. Wow. Dobra. Przesuniemy go. Jeszcze tak go bardziej wyśrodkujemy. Ciężko mi tutaj tak jakoś to ogarnąć. Mi się wydaje, że tak będzie dobrze, co? Taka strefa stolikowa tutaj po prostu. To jest też to głupie, że jak bierzesz ten dywan, to on ci się po prostu gdzieś randomowo ułoży, zamiast jak naciskasz te kółeczko, to niech on będzie w tej pozycji, co zapamiętałeś, że on był, a on ci się przybliży gdzieś tutaj, nie? No i ta orientacja, którą miałeś wcześniej, ona po prostu, no musisz ją na nowo tutaj jakoś sobie wyobrazić, no. Dobra, nie będę tu już nic więcej chyba kombinował, ten... No on się teraz jakoś mi tak skrzywił, ten cały dywan. Fuck. Tu tyle. Tu jest krzesło i tu ma rządek. Tu jest krzesło i ma rządek i trochę. Tu ma z pół metra. Tu ma... Dobre. Tam nie będziemy walczyć o milimetry. Ważne to, żeby jak siedzisz długo po bosaku, to żeby ci nogi nie zmarzły od podłogi, nie? No. Poza tym też to tak fajnie wygląda. Jest taki dywanik, ciach, ciach, pyk, pyk. Kolorystycznie pod ten, pod panele. Taka strefa po prostu tutaj jadalna. I ten dywanik tą strefę wyraźnie podkreśla. Gorzej będzie, jak pójdzie kobita. Cofnijcie ta kawa, bo wąkawa niosa i się tu potnie o ten dywan, i jak dupnie sam w tym akwarium, to zaraz będą śledzie z kawą, nie? No, no trudno, no. Sorry, Winnetu. To może jednak te akwarium mam na odwrót w końcu też? No, pompka raczej powinna być z tyłu, nie? Lampka bardziej świeci na tą stronę, jak jest akwarium, ale coś mi się wydaje, że ona jednak nie ma być na tą stronę. Że jednak na tą stronę ma być. Pompka powinna być z tyłu akwariumu. Holender wie. Może ona po prostu tak... Nie wiem. Mniejsza o to. Dobra. Szkoda, że tego tej szafki nie mogę wyposażyć w cokolwiek. Jo, i teraz, proszę Państwa, no cóż, no więcej tutaj chyba zagracać nie będę. Jedynie jakieś takie, wiecie, takie akcesoryjka, takie drobne, takie pierdołeczki po prostu, no. Dekoracje stojące pod tytułem tam jakieś ewentualnie, no nie wiem, wazoniki, takie hibździ, hasieszko i byle co. Jakaś taka fiolka tutaj, czy coś. O, ciach, że niby tutaj coś jest. O, że niby coś jeszcze. Figury. I inne bzdury. Kominki, obrazy, zegary.
Co tu i takiego ciekawego mamy? Coś, co byśmy mogli koło tego akwarium jeszcze postawić. Coś takiego, wiecie, coś takiego, co tam po prostu będzie pasować. Może nawet jakieś małe pudełeczko, które ma sugerować, że tam po prostu najzwyczajniej jest karma dla rybek. Klepsydra. Cebrzyk z chochlą. Klocki. Czarne pudełko. Koniec. Hobby. Przedmioty specjalistyczne. Dziecięce. No nic nie mogę dla siebie znaleźć. A może jakąś książkę tutaj po prostu położymy? Ciach. Z gitarą. No. Czy ja tutaj chcę coś więcej? Gdzie ja miałem tą kategorię z tymi listwami? Gdzie ja to ostatnio widziałem? Dzisiaj tego szukałem i znaleźć nie mogłem. Aczkolwiek, kurnia, ja nigdzie tutaj listew nie mam u siebie. Mam po prostu pomalowane ściany. Kreska jest pociągnięta do sufitu. Tu i tak bym u góry listwy nie pociągnął, bo jest ten, bo jest karnisz. No. Tutaj nie mam karnisza, bo mam rolety rzymskie, no to dałem sobie listwy. Ale jak ja bym miał tutaj tradycyjny karnisz, no to niestety, no nie da rady listwy pociągnąć. Tutaj przy tej podłogowej, no nie było listwy typu kątownik. Mówicie, że tutaj aż się prosi o komodę? Tak powiedzieliście przed chwileczką? Czy ja dobrze słyszałem? Jakaś komoda taka dzienna? Jezus, dzienna, klasyczna chciałem powiedzieć. Tak powiedzieliście przed chwileczką? Czy mi się zdawało? Cosik takiego wąskiego. To? Prosta biała szafka. Czy ona by się tu zmieściła? Tak. Czy by tutaj pasowała? Nie. Bo ta komódka ma takie piękne, klasyczne klamki. Na ten przykład, nie? Coś tak pod design tej komódki. A może taką... Tutaj jest też regaulim. Klasyczną komodę RTV wykorzystałem pod akwarium i dobrze mi z tym. I dobrze mi z tym. Kurde, no za mało tej klasyki tutaj. Za mało tej klasyki. Sibidibidibidi. Sibidibidi. Sibidibidi. Zobaczmy, co jeszcze do jadalni nam tutaj oferują. Co jeszcze mogłoby być w jadalni?
krzesła i stoły tylko. I na tym się kończy. Nic tutaj więcej mi nie zaproponują. Krzesła, krzesła barowe i stoły. Dekoracje. Chyba na tym będziemy kończyć, proszę Państwa, na tych dekoracjach. I sprzedajemy tą chałupę w piździet. Nie chcę już jej. Nie chcę już jej, bo mnie nerwy kosztuje. Który to kwiat taki wysoki był? Już nie pamiętam. Był taki wysoki jeden kwiatek? Który to był? Ta? Czekajcie, czekajcie. To by też taki kwiatek pasował, nie? Taki o. Moim zdaniem pasuje. Super. Podoba mi się ten kwiat tutaj. Ja bym tutaj dał więcej zieleni, no ale też, żebyśmy nie przesadzali. Ty, to jest ten sam kwiatek, co tutaj go postawiłem. Dobrze, niech se jest. Mi to pasi. No chyba jak na chłopa, to chyba dobrze to tak zrobiłem tą chałupę. Jak na chłopa, nie? Ja podejrzewam, że jakbym był kobietą, to bym to jeszcze ładniej zrobił. No ale wiecie, no, na mój męski gust i na moje męskie wymagania goła dupa jest. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Mi się wydaje, że to, że każdy by chciał mieć real taką chałupę. Tylko z elektryką coś tutaj jest nie tak. Elektryka to sobie musicie wezwać, bo coś tutaj... Coś tutaj najwyraźniej nie prądzi z tym prądem. Coś tu jest podupcone z tym prądem. Jak chcecie listwy podłogowe, to se sami już musicie zainwestować. Bo ja nie będę tutaj nerwów palił na tym. Listwy tam nie da się i tak dać, bo są karniejsze. Będzie kolizja. Nawet nie wiem, w jakiej kategorii to jest wsadzone. Tutaj se możecie ewentualnie dać jakiś... A chociaż tutaj jest zegar. Nie będziemy wieszać 1500-1800 zegarów na każdej ścianie. Jest jeden zegar, to wystarczy. Co wy myślicie o tym? Co? Do ogrodu na szybko jakiś komplet ogrodowy tutaj kupię, że jak tutaj przyjdą człowieki, to że zobaczą, że coś w tym ogrodzie jest. Memle. Memle ogrodowe. Po prostu jakieś takie. Nie zależy mi na jakichś konkretnych. Memle ogrodowe. Kupimy stół Jamaica z białym blatem. Nie no. Szkło? To jest szkło? To nie co szklanego do ogrodu. Tinto. To też jest szkło? Tutaj jest szklane meble do ogrodu. No, tu jest normalny blat. Damy blat jakiś jasny. A tu podstawka taka szara. Może być. Buy now. Tu go postawimy. I teraz do tego dokupimy. Gdzieżem to widział? Jest. Czekajcie, czekajcie. Cyk. 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 Jak klientela będzie chciała, to sobie kupi więcej i lepiej. Ciach. Tak, co tu jeszcze możemy postawić do ogrodu? Żeby nie powiedzieli, że tutaj nic w tym ogrodzie nie ma. Czerwony Rachel nie. To
Wolę jakiś turkusowy, jakiś morski, nie wiem. Coś ten deseń? Cyk. Proszę bardzo. Będzie, a jak nie będzie, to też będzie. Troszeczkę w cieniu, troszeczkę w słońcu. Ideolo. Tutaj jeszcze wrzucimy, słuchajcie, taki fajny jakiś hamaczek. Widziałem tu takie hamidło malutkie. Gdzie to hamidło było? No, taki fotel hamakowaty. W kwiotki jakieś. Nie, tylko nie w kwiotki. W paski, w cokolwiek, tylko nie kwiotki. Please. Ciach. O, tu do kąta. Cyk. Tak jest. Piknie. I tutaj wstawimy furtka. Jakieś drzwi ogrodowe. O ile tu w ogóle będą drzwi. Inne. Dekoracje. Rzeźby, paleniska, głazy, donice ogrodowe. No dobra, no ale co? Jakoś furtka by się tam przydała. Hopy, drzwi. Takie jakieś ogrodowe, ale... Przecież nie dam takich normalnych. Halo. Słuchajcie, no nie ma takich jakichś, kurde... Grille, akcesoria dla dzieci. No dobra, no szanujemy to, ale... Jakieś drzwi po prostu do tego wsadzić? Raczej nie będzie. Nie, ten ogród się do tego nie nadaje. Skrzata ogrodowego. Tylko mam tutaj mało trawy. Mało trawy tutaj mam. Ja nie wiem, czy on nie będzie straszył ten skrzat tutaj. Ciach. O, tu. Proszę bardzo. Tu jest za dużo betonu. A nie będę teraz tutaj trawy siał. To sobie już nowi właściciele zrobią po prostu jak chcą. No, jak chcą, tak sobie zrobią. Nie wysuwają mi tutaj żadnych żądań. Zresztą wszystkie te rodziny, zauważcie, są w zielonych obwódkach. Jeżeli oni mają niebieskie obwódki, to prawdopodobnie są roszczeniowi, że coś jeszcze chcą. A skoro... Patrzcie, tutaj jeszcze coś by chcieli. Tylko nie wiem co. Albo to inaczej działa, że tutaj to jest dla ogrodu, a tutaj to jest dla domu. Tutaj akurat tym się nie orientuję. Ale nie wysuwają mi żadnych innych roszczeń. Moi drodzy, i będziemy sprzedawać tą chałupę. Kasę chcę odzyskać. I w końcu chcę kupić chałupę dla nas. No. Tylko jak ja tak będę meblował jak tutaj ten dom, to mnie chyba pierą tutaj strzeli. Będę musiał faktycznie Melissę sobie zaparzyć. Nextem time'em. Tu o coś się też prosi, żeby tutaj postawić. Cokolwiek. Bo się normalnie aż prosi. Tu jest taki żywy płot. Czemu ja nie mogę iść szybciej z tym żywym płotem? Tam była dziura w żywopłocie. Może uzupełnię żywy płot? Czy to będzie taki żywy płot? Taki sam? Nie wiem. Ja mam tego krasnoludka tutaj teraz. Jest taka opcja. No ale to... Za mało miejsca, żeby to tutaj postawić. Jak będą chcieli nowi właściciele, to sobie postawią żywy płot. Kurnia,
Szłoby tutaj ten ogród zrobić, ale już nie ja chcę się tym bawić. Do Żyda i tak idzie chałupa. To on taki duży ten domek? No way. Co innego tutaj postawimy? Co innego? Tutaj są jakieś kurniate. Ty, jest brama! Jest brama! Jest brama ogrodowa! Halo! Super! Tylko czy będzie pasować? Tak nie za bardzo, co? No nie pasuje. To się kurna przypasuje. Już mamy furtek. No. Ja się z tym nie będę tutaj, wiecie, bawił 10 godzin. Jest? Jest. Dobra. Teraz tak. Ogród. Konstrukcje. Altany. Sraltany. Nie o to mnie chodzi. Baseny stojące, inne mosty, ogrodzenia. Nie to. Oj, 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 oj. No widziałem tutaj gdzieś huśtawki, no. Rekreacja. Ciach. To jest wszystko chyba jeden czort. Ciach. Montujemy huśtawkę. Cyku, cyku. Śrubunki. Pyk. Pyk. Co? To teraz? Pyk. Pyk. Sznurki. Cyk, 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 cyk. Jest? Jest. Dobra. Więc rodzina z dziećmi, bo tutaj taka jedna jest środkowa, będzie już tutaj miała huśtawkę dla dzieci. A resztę to se będą, wiecie co, nie? A co oko widzi, to oko kupi, bo człowiek kupuje oczyma, a nie portfelem. Oczyma. Oczyma. A tutaj z tyłu dla dorosłych damy coś do grillowania. Cyk. Chociaż do grillowania to tak bardziej tu. Zadbamy też o gospodarza. Co robi gospodarz? Napieprzać po workach treningowych. Jakieś orbitreki, jakieś tam. O! Coś! O! Takie do ćwiczeń. Jakiś stepper czy coś. O! Tu sobie będzie ćwiczył krzepę. Tak jest. O! No, i tak to chyba zostawię. Resztę to tak jak mówię. Nowi właściciele sobie będą urządzać. A moi drodzy, ja tutaj już więcej nie zamierzam inwestować kasy. Myślałem, że coś jeszcze zrobię tutaj, tego koło domu więcej, ale tak mi tutaj z tym dzisiaj zeszło. Ja pierniczę. Ja się aż boję kupować kolejnego domu. Aż się boję po prostu. Z tym domem to ja się naprawdę z przyjemnością rozstanę. Ale co? Ogólnie ja jestem mega zadowolony z tego efektu, którego uzyskałem.
podoba mi się ta chałupa, ale mam już jej dosyć. Słyszycie? Mam już jej dosyć. Z największą przyjemnością ją sprzedam. Sprzedaj dom. Wystaw dom na aukcję, zgłoś ogród do konkursu. Nie no, nie będziemy czegoś takiego robić. Kupiono dom za 383 tysiące, a jest teraz aktualny twój budżet, ale ile teraz jest warty ten dom? No kurnia. Weronika Lipa. Dajcie jeszcze. No nie ma lipy, dajcie więcej. Za milion. Zwycięzca. Rodzina Szymborskich. Ci Szymborscy? Oni dają najwięcej. Odrzuć ofertę? Zaakceptuj ofertę. Słuchajcie, cena domu, zakupione meble, koszt remontu, negocjacja, kara za zerwanie licytacji. To co, ja jeszcze karę mam płacić? Damy shift i enter. Negocjuj. Chcę 50 tysięcy więcej. Enter. Shift i enter. Negocjacja. Co? Oni są dwie łazienki. Dzieci uwielbiają wykładać rączki do buzi, kiedy... No to sobie nie to robią na podwórku. A ci jakie mają? Czysto w całym domu, bardzo ładnie, pokoi jest za dużo. Ja pierdzielę. Nie no, z tymi Janowskimi to ja nawet nie będę gadał w ogóle. Lipa? No nie ma lipy, też ma jakieś obzdurzenia. Dolan Trusk. Ja tu czuję pewną aluzję. Nie będę mówił jej na głos. To co, tym Szymborskim to opnę? Te Szymborscy. Ja tutaj nie. No, no nie no. Pozytywne opinie. Nie no. Jedna sypialnia jest w porządku, ale lepsze byłyby dwie. No to kobito, no to se idź do innej dzielnicy. O więc w tym domu są nawet półki na książki. Znakomicie. W takiej kuchni można robić obiady dla całej rodziny. Pokój dzienny jest? O, jest, dobra. Za mało pokoi. Gdzieś muszą mieszkać nasze przyszłe bobusie, prawda? To kuźwa w ogrodzie albo tam w tym basenie wodę spuścisz, kobito. Zadaszysz to, no i już mają pokój dziecięcy. To co? Nie możemy negocjować wyżej nic? Dobra, no to ona mi daje najwięcej, no. Tak to wyglądało. Tak wygląda teraz. Kiedyś. Teraz. Kiedyś. Teraz! Ja pierdzielę. Kiedyś! Drzwi. To naprawdę bardzo piękne drzwi. Kiedyś. Teraz. Ha! Kiedyś. Teraz. A kurnia, jestem szczęśliwy, że sprzedałem już ten dom. Jestem szczęśliwy. Nie wiem. Ale ja chyba po prostu dzisiaj napiję się wina, nie? Bo zaraz tylko skończę nagrywanie. Moi drodzy, a kiedy kończę nagrywanie? Już, zaraz, 3 godziny minęło. Jejku, kiedy? Kiedy, ja się pytam? Miałem, ile tam miałem tysięcy? 720 coś? Mam teraz ponad milion. 1 300 000. Mogę kupować kolejne chałupy. Tylko, że ja nie wiem, która chałupa będzie taka, wiecie, taka dla mnie. Żeby było biuro, żeby każdy miał swój pokoik, żeby był też pokój dzienny, taki salon. Miejsce na ogród, tutaj w sumie też mógłbym ogród, wiecie, nie? Ogarnąć. Tam hasiesz koi byle co.
No ale co, no tu jest tylko biuro. Tu jest tylko biuro i mam to w nosie. Ja sobie tutaj rosną różne bzdury. Chociaż kiedyś trzeba będzie tutaj przyjechać kosiarą. To się aż prosi o jakiś ładny ogród. No ale to wtedy by była działka. A to altanka na działce. W sumie można byłoby tak zrobić, ale biorąc pod uwagę tą dzielnicę mieszkalną, gdzie tam są normalne domy, a ja mam takie małe coś, ja tutaj mogę zrobić tak zielono, że łohohohoho. Jak nie mogę podbić wartości domu na samym domu, czy też wartości całej parceli na samym domu, to przynajmniej ogród mogę tutaj zrobić jakiś, nie? No ale to już nie wiem. Nie wiem, co z tym fantem zrobię. Na razie i póki co chcę sobie już odpocząć, bo tamten dom bardzo mnie wymęczył. Wymęczył mnie jak nie wiem co. Ja nawet nie planowałem tego odcinka na 3 godziny. Planowałem go krótszy, na do 2 godzin. Ale no niestety, no jest na 3 godziny. Ale nie przyzwyczajajcie się do tak długich odcinków. Znaczy, w każdym odcinku tak mówię, żebyście się nie przyzwyczajali do długich odcinków, a za każdym razem robię długie odcinki. No cóż, trudno. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Ja w sumie tak, świetnie się bawiłem, aczkolwiek były momenty, w których mnie normalnie nosiło, nie? Bo takie... czasami po prostu wybór tych mebli, tego wszystkiego mnie tutaj emocjonuje. No ale no trudno, jest jak jest. Mam nadzieję, że będzie kiedyś lepiej, że coś tutaj się zmieni, aczkolwiek no... Ja nie wiem, ile jeszcze odcinków z tej gry zrobię, bo to też nie będzie tak, że będę w tą grę grał, nie wiem, tasiemiec 100 odcinków, tylko na którymś tam etapie skończę swoje przygody z tą grą. Co sobie miałem pograć, to sobie pograłem, co miałem się naradować z tej gry, to się już naradowałem, to co miałem się zdenerwować, to się już zdenerwowałem, także ta gra dla mnie jest dobra tak raz na jakiś czas, tak właśnie typowo dla czwartkowych obiadów, raz na jakiś czas, przyjść coś podubać w tych ścianach, coś tam sobie pomalować, coś tam sobie poukładać, coś tam po prostu wiecie, poaranżować i tak dalej. Natomiast nie jest to taka gra, w którą mógłbym grać everyday, bo bym chyba do głowy z tą grą dostał, nie? Bo niby ona ma uczyć nas tej kreatywności, a z drugiej strony, kurde, te narzędzia, które tutaj mamy, są nadal takie, no, niewystarczające, no. Ja bym tutaj miał taki koncert życzeń co do tej gry, że masakra. Gdybym ja ją robił, to Jezus, ona by była produktem idealnym, ale w chwili obecnej ona produktem idealnym nie jest. Mam naprawdę cały koncert życzeń wobec tego tytułu. Szkoda. Pomimo tego, że House Flipper jest sygnowany dobrą marką na rynku gier, co niektórzy dziennikarze branży gier komputerowych twierdzą, że House Flipper odniósł sukces. No ja nie wiem, ja bym tutaj dyskutował na ten temat, ale to są moje opinie. Gra cieszy, owszem, daje tam nam jakieś wartości, idzie z niej czerpać pełnymi garściami, ale też trzeba tutaj czasami pójść na dość spore kompromisy. I to sobie musimy prosto w oczy i szczerze powiedzieć. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Moja chałupa, komentujcie w komentarzach, jak Wam się podobała moja chałupa. No i cóż, w następnych spotkaniach bierzemy się za kolejne wielkie projekty. No i tyle. Na dzisiaj do widzenia, do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się cieplutko, no i pa pa. Aha, i jutro zapraszam na tą najbardziej niegrzeczną, najbardziej kontrowersyjną i sensacyjną serię mojego kanału, czyli serię Zagrania Wujka Wokuna. Przypominam, jest to seria dla młodzieży dojrzałej, bo tam się cuda na kiju dzieją. Także do jutra i mam nadzieję, że w weekend też się spotkamy, bo mam wyjazd, nie wiem jeszcze jak to sobie poukładam. Tak czy inaczej, do następnego. Pa, pa, trzymajcie się cieplutko. Na dzisiaj, do widzenia, do następnego.